Cześć Piotrze. Jak widzisz, Witam, Mateusz. zatytułowałem tego żywca dosyć przekornie, ale mam tutaj pewien cel na myśli. Otóż tytuł tego streama to jest Zagrożenie idzie z Chin. I chciałem się spytać właśnie, co ty uważasz o tym, jakie zagrożenie na przykład stanowią Chiny dla zachodnich wartości i dla Europy jako takiej, dla Unii Europejskiej. No bo wiesz, jest wzrost, są pociągi, rozwijają się Chiny, no ale przecież wiesz, no my mamy swoje wartości w Europie. Europa ma swoje wartości, swoje idee, bardzo różnorodne, kolorowe. Europa też, wiesz, chciałaby uratować planetę, zadbać o, wiesz, skład procentowy tych wszystkich azotów, tlenów, wodorów w powietrzu, żebyśmy nie spalili się, a zdaje się, że Chińczycy są pewnym zagrożeniem dla takiego myślenia właśnie europejskiego o świecie, takiego myślenia amerykańskiego. Jak ty uważasz, są zagrożeniem Chiny dla tych naszych europejskich, zachodnich wartości? Znaczy, wiesz, tak jak, w ogóle to dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Słuchaj, tak w ogóle to wiesz, jeżeli zadałeś dwa pytania jakby w jednym, czyli wartości europejskie i wartości amerykańskie. Pozostańmy przy, to są, wiesz, w zależności czy amerykańskie, czy europejskie, muszę trochę inaczej odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o europejskie, no na pewno zburzą, na pewno zburzą nasz tok myślenia, nasz sposób myślenia. Naszym sposobem myślenia jest, wiesz, jakieś różowe alternatywy. Naszym sposobem myślenia są jakieś 143 płcie, pseudowolność, tak, której praktycznie, wiesz, tej wolności nie ma, bo cenzurę masz na każdym kroku, masz tylko i wyłącznie jakby kierowanie tego i udawanie, że cenzury nie ma. Także słuchaj, myślę, że no, trochę mogą rozwalić, czyli mogą nas cofnąć. Ja jestem starszy od ciebie, więc mogą nas cofnąć do tego czasu takiego, że ja pamiętam z dzieciństwa, wiesz, czyli wszystko było normalne. Bawiliśmy się na trzepaku, na tego, jak był tym, to mówiliśmy tak, a nie inaczej. Także było normalnie, rozumiesz, takie zupełnie normalnie. I teraz jest, tu A jest ten jeśli ktoś problem. poczuje się urażony tym? No i co? Nie rozumiem, to znaczy. No nie powinniśmy tych. No zobacz, przyjdzie ta normalność, jeśli ktoś identyfikuje się jako kwiatek, jako piesek, jako jakiś androchron, nie wiem, to jeśli Torba zaznacza. cofniemy się kilkadziesiąt lat wstecz do epoki przed tolerancją, przed postępem, przed nowoczesnością, to co z tymi wszystkimi aktywistami, aktywistkami, organizacjami transgenderowymi, co z nimi się stanie? Gdzie się podzieją? Będą prześladowani jak Ujgurzy w Chinach? Jakby byli tak prześladowani, to by dostali nowe miasto, nowe, wyposażone pięknie z metrem i ze wszystkim, by sobie tam żyli. Nie, tu nie chodzi o to. Tu nie chodzi o to. Pewna pani polityk, nie polityczka, tylko polityk, Osoba polityczna. jedna pani polityk, Pani polityk. kiedyś bardzo fajnie powiedziała Słychać na. to zacofanie, nawet jak się z tobą rozmawia z punktu widzenia wartości europejskich, ale mam nadzieję, Rozumiem. że widzowie wybaczą, bo moi widzowie są odporni. Odporni. Kiedyś na wywiadzie takim właśnie w Stanach odnośnie tych całych kwestii LGBT wytłumaczyłam, mam gdzieś to nawet nagrane i w skrócie to powiem. To było na zasadzie takiej, że do momentu, kiedy nie zaczęliście jakby szaleć, biegać z flagami, nie zaczęliście jakby informować, że społeczność LGBT jest dyskryminowana, że należy im się to, należy im się tamto, że należy to wszystko uznawać, to w Chinach, oczywiście to też jest, to w Chinach to nikomu nie przeszkadzało i nikt na to nie zwracał uwagi. Ja jako dzieciak też nawet nie wiedziałem, co to znaczy. Było to jakieś określenie, wiesz, było to jakieś określenie takie, no,
nieciekawe, ale nawet mi to do głowy nie wpadało, o co chodzi. Natomiast w momencie, kiedy zaczęliście to jakby afiszować się z tym, zaczęły być te wszystkie, wiesz, transparenty, zaczęło się to pokazywać w telewizji, to tak jak kiedyś w Chinach, rozumiesz, kumpel z kumplem szli i trzymali się za rękę. Nie, że byli, wiesz, nie hetero, tylko byli gejami. Nie, byli normalnie hetero, kolega i kolega. Tak jak często widzisz, ja pamiętam, nie wiem, czy teraz to w Polsce funkcjonuje, ale kiedyś w szkole podstawowej, czy tam później, koleżanki chodziły za ręce. Jaki był teraz problem? Teraz mają ręce zajęte smartfonami, więc ciężko. No ale w tej chwili, jak zobaczysz dwie osoby, dwie dziewczyny trzymające się za ręce, to o czym myślisz? O tym, co ty. Momentalnie. Czyli wmówiono w nas problem. A tego problemu nigdy nie było. Niech sobie ci ludzie żyją, niech oni sobie funkcjonują i nikogo to nie interesowało. No tak czy nie, Mateusz? Słuchaj, także to jest to zagrożenie, które może przyjść. Ale przejdźmy do drugiej kwestii, bo Chiny rozbudowują, słyszałem cały czas, nie dość, że tamy, które zakłócają orbitę Ziemi, że się przesuwa, ewidentnie chcą popsuć tutaj świat, to jeszcze no, kolejne te elektrownie węglowe się otwierają, więc kopciuchy niesamowite. My tutaj odbieramy sobie od gardła jedzenie, wyłączamy prąd, poświęcamy część obywateli w imię zielonej rewolucji, a Chińczycy w ogóle się tym nie przejmują. I sądzisz, że jak oni, wiesz, przyjdą do Europy, to przypadkiem też nie będą chcieli, żebyśmy zabijali Matkę Ziemię? Nie wiem, jak mam się na to odpowiedzieć. Coś takiego jak niechińskie funkcjonuje, coś takiego jak niechińskie funkcjonuje w Chinach, w telefonach, bo Apple i te aplikacje to nie są jakby chińskie, tak? No to coś ci pokażę. Moje położenie. Ja jestem w centrum miasta. Znaczy prawie w centrum. A wiesz, że masz mirror kamery i widzisz. Wiem, ale chyba odczytasz, nie? No. Pisze doskonała? No, 17 coś widzę. Doskonała, tak. I co to jest? Jakość to jest bieżąca wartość AQI to 17. Doskonała. To masz te, wiesz... Czy ty ufasz komunistycznej partii Chin, która na pewno wpływa na wyniki w tej aplikacji? Jestem na VPN-ie, słuchaj. Na szpiegującym, na jedynym telefonie, który nie szpieguje, wiesz o tym. Ale wiesz, że wszystkie tylko sensory... iPhone nie szpieguje, wiesz o tym. Wszystkie sensory powstają w Chinach, więc myślisz, że będą mogły pokazać na przykład, że jest zanieczyszczone powietrze teraz? Aha, myślisz, że sensory zostały przygotowane na chiński, to już rzeczywiście byśmy strasznie daleko poszli, nie? Dobra, okej, okay. Mieliśmy mieć 3 minuty parodii, wyszło 8, ale fajnie, abym jeszcze w ogóle wrócił do tego, bo pasuje mi ten styl rozmowy. W każdym razie witam na kanale po długiej przerwie Piotra z Chin. Witam wszystkich widzów, którzy już się skapnęli troszeczkę o formule tego programu i o osobie gościowej, którą zaprosiłem. Będziemy rozmawiali oczywiście o Chinach, bo tak jak widzicie, czyli temat, tutaj tło kanału wchodzi coraz bardziej właśnie w BRICS, no i kogo bym mógł innego zaprosić do rozmowy o zmianach tych globalnych, hegemonicznych, jak nie Piotra, który jest w Chinach, jest można powiedzieć takim naszym agentem, mogę tak powiedzieć. Oczywiście, jak najbardziej. Osobą agencką w Chinach, w Shenzhen konkretnie. No i ma też mocny kontakt z rzeczywistością chińską. Cześć Piotrze. Cześć, witam wszystkich. Witam Ciebie Mateusz, witam ponownie wszystkich. Dzień dobry. Ja lubię taki, jak na początku mieliśmy, lubię takie żarty sarkastyczne. Bardzo to lubię, słuchaj. Ja muszę często hamować przed tym. Trudno mi to wychodzi, ale się staram. Ale wtedy jak zaczynam się hamować, to zaczynam się jąkać, wiesz, jest problem. Tak, wiesz, jak oglądają osoby mało inteligentne, to lepiej niech przestaną, bo poczują się obrażone. Ale było. Ostatni, znaczy nie ostatni, jakieś dwa filmy zrobiłem. Jeden film zrobiłem o bezrobociu w Chinach.
Przeszedłem się przez w takim centrum elektroniki, tam wiesz, wszyscy siedzieli na tych ławkach i, wiesz, i gapili się w telefon, nie? I ja mówiłem, że to wszyscy bezrobotni. Ci wszyscy, co na motorkach czekali na zamówienia, to też wszyscy bezrobotni, nie mają pracy, czekają na zamówienia, a ci szukają w telefonach, kiedy jakiś ktoś się zgłosi, żeby im dać pracę, rozumiesz? Słuchaj, sorry, ale 5% osób jakby uwierzyło w to i 5% osób powiedziało mi, że Piotr, może powinieneś podejść do tych ludzi, zapytać się, żeby ci oni dokładnie powiedzieli, co robią w tych telefonach, nie? No niestety, nieraz tak jest. Słuchaj, wizyta Andrzeja Dudy, wielkiego Dudu, wysłannika hegemona upadającego, który tam prawdopodobnie negocjował akt jakichś poddania się Chin, podporządkowania się. To wiemy, że to jest wielki negocjator i drżą przed nimi wszyscy, od Łukaszenki przez Putina, ale się Xi Jinpingowi dostało pewnie. Co sądzisz o tej wizycie? Co wiesz o tej wizycie? No bo my wiemy tylko tyle, że nasze zarejestrowane europejskie różnorodne kury będziemy mogli sprzedawać, tak? No nie wiem, czy będziemy jeszcze je mieli, bo podejrzewam, że ta rejestracja pociągnie za sobą jednak pewne koszty i być może ciężko będzie być konkurencyjnym, ale na pewno certyfikat ekologiczny spowoduje, że konsument zapłaci kilkukrotnie wyższą cenę. Co ty wiesz o tej wizycie i o jej rezultatach? Co ty o tym w ogóle wszystkim myślisz? Okej, słuchajcie, no wiemy tyle o tej wizycie, co wy wiecie na dzień dzisiejszy, tak? Czyli to, co się przedostało do mediów, a te filmy, załóżmy, które są jakby pokazywane, no to wiadomo, że są z mediów. Nic więcej się nie dowiemy, nic więcej się nie dowiemy normalnie jakby z oficjalnych źródeł. Musimy pamiętać o tym, że Chiny nie są, Chińczycy nie są, może inaczej, rząd chiński nie jest tak mocno wylewny, jak załóżmy politycy w Polsce, żeby biegać gdzieś do mediów społecznościowych i załóżmy uzewnętrzniać się i rozmawiać na te tematy. I tutaj muszę ci powiedzieć, że Duda jakby nie popełnił faux pas, które popełnił ostatnio. To znaczy, nie wiem, czy zauważyłeś, ale jak się wypowiadał, to tam wybrzmiała jedna kwestia. Powiedział, że nie będziemy, nie może mówić o tym, co było podczas rozmowy w cztery oczy. I słuchajcie, zapunktował u mnie niesamowicie, bo to oznacza, że odrobił lekcję. Odrobił lekcję. Ktoś ostatnio wyskoczył z takim, o czym tam rozmawiali, no i momentalnie już został jakby przekreślony w polityce. Także tutaj u mnie zapunktował. Duda mało mówił, mało gadał, jakby do mediów społecznościowych i myślę, że za dużo wam nie powie, nie za bardzo się jakby uzewnętrzni. No ale taka jest normalnie polityka. Znaczy, to jest normalna polityka, którą ja znam tutaj w Chinach, tak? Są pewne tematy, czy one będą zrealizowane, czy one nie będą, to się okaże. Natomiast tylko główne punkty zostały tam jakoś rzucone. Co do Białorusi i tego typu rzeczy, no trochę zabrzmiało to niestosownie, znaczy może nie że niestosownie, ale trochę naiwnie, bo tak na zasadzie, wiesz, jakbyś poszedł do mamy swojego kolegi i powiedział, żeby niech pani powie koledze, żeby kolega mnie nie bił, bo ja mu tylko zarypałem kredki, więc ja nie wiem, do czego on mnie bije, tak? To takie trochę bezsensowne, zupełnie nonsens totalny. Nie zmieni to w ogóle polityki Chin w stosunku do Białorusi, nie zmieni to zupełnie polityki Chin w stosunku do Rosji. Natomiast muszę ci powiedzieć, że jestem mile zaskoczony sposobem przyjęcia polskiego prezydenta. Jestem naprawdę mile zaskoczony, bo myślałem, że zostanie przyjęty bardzo, bardzo chłodno. No właśnie Ale to było chyba to. zwróciło uwagę wszystkich, że to bardzo klasowe przyjęcie
ci, którzy tam pamiętają jeszcze ostatnią wizytę, zapowiedzi szumne i to, co się stało później, mogą być zaskoczeni, prawda, że tutaj nie było jakiegoś rodzaju przytyczka w nos. Natomiast to chyba jednak Chińczycy zaprosili Dudę, a nie on tam się anonsował, że będzie. Słuchaj, nie wiem, powiem ci szczerze, że nie wiem, jakby nie zgłębiałem to, zgłębiałem tylko kwestię, wiesz, czy on został zaproszony, czy się wprosił, to jakby, jeżeli Chińczycy by zaprosili, no to słuchajcie, to jest dobry znak, to jest dobry znak. Jeżeli Chińczycy zaprosili, został w ten sposób przyjęty, a chińska gościnność i chińskie podejście do gościa, sposób okazania tej uprzejmości jest bardzo ważne. Można bardzo małym ruchem, krokiem, małym gestem dać do zrozumienia drugiej stronie, że ty dla mnie nic nie znaczysz. Można to zrobić. Natomiast przyjęcie, które zgotowano mu tutaj, ono nie było na zasadzie takiej, jak zgotowano Putinowi. Natomiast no, naprawdę trzeba przyznać, że znaczy ja mam pewne swoje domysły, ale to mówię, to jest jeszcze kwestia, wiesz, żeby połączyć kulturę później z biznesem, nie? Musimy to połączyć jeszcze. No, słyszałem na przykład opinię dzisiaj już, że Stany Zjednoczone nie były zbytnio zaangażowane i dopytywani byli amerykańscy politycy, czy aby na pewno europejscy tutaj partnerzy konsultują strategię komunikacji w stosunku do Chin. To jedno. Słyszałem też teorię najbardziej dziwną na temat tej wizyty, że otóż Polska miałaby wejść klinem między Rosję a Chiny, czyli przedstawić taką propozycję, która, prawda, w sposób tutaj jakiegoś arcymistrza szachowego obróci, prawda, i spowoduje, że Chiny przestaną dostarczać na przykład elektronikę do dronów czy do jakiejś części do rakiet, w zamian na przykład za to, nie wiem, że Polska, nie wiem, uruchomi nowe linie lotnicze do Chin, albo na przykład, nie wiem, co jeszcze Polska mogłaby zrobić. Ja wiem, co zrobią. Zerwą stosunki dyplomatyczne z Rosją, ponieważ my im będziemy dostarczać jabłka. Kurczak, okej. No tak, to no ma jakiś, to ma jakiś, dla maluczkich może mieć jakiś sens, natomiast wszyscy wiemy, że to jest trochę śmieszne i Polska może tylko jedno, jakby dwie rzeczy może dostarczyć do Chin, dla Chin, może znaczyć w dwóch tylko jakichś tam relacjach. Pierwsza to jest to, że jesteśmy w bardzo dobrym miejscu geograficznym, jeżeli chodzi o Europę. Mimo wszystko, słuchajcie, mimo wszystko jesteśmy krajem, który jest trochę crazy, tak? Gdzie się między sobą sąsiedzi kłócą, natomiast jesteśmy w miarę stabilni. Jesteśmy. Czyli nie ma jeszcze u nas tych, chociaż już zaczynają się tam jakieś biegania po samochodach, wiemy, o co chodzi, że inżynierowie i doktorzy biegają po samochodach. Testują karoserię. Tak, dokładnie. Czyli jesteśmy stabilni jeszcze. Czyli można z nami, może inaczej, jesteśmy trudni bardzo, żeby nam wszystko wcisnąć. Na tej zasadzie, tak? Czyli to, że rząd się angażuje, załóżmy, wiemy, w którą stronę, to nie oznacza, że społeczeństwo się również w to angażuje. I Chińczycy bardzo dobrze o tym wiedzą. Wiedzą o tym perfekcyjnie. A wracając jeszcze do przywitania, wiesz, to też mógł być fajny gest i fajna pokazówka dla wujka Sama, tak? Jak przychodzi do ciebie gość, ważny gość, no to od tego, jak on jest ważny, to tak zastawiasz stół, prawda? To tak u nas w Polsce przynajmniej było, jak ja żyłem w Polsce. Mam nadzieję, że od 12 lat się to nie zmieniło, tak? Czyli im bardziej przyjaciel, im bardziej ważny gość, tym lepiej zastawiasz stół. I Chińczycy robią to identycznie. Im bardziej ważny stół i gość, tym lepiej zastawiają stół. No i teraz, że rzeczywiście wujek Sam i urzędnicy tam
z Waszyngtonu, no mogą myśleć, co się dzieje, że tak pięknie go przyjęto. No, Duda może powiedzieć, słuchajcie, nic nie było, ja wam to wszystko powiem, co jak było, a oni, wiesz, no ciekawe, dlaczego cię tak przyjęli, tak? Wiesz, wiesz, Mateusz, to jest tak, jakbyś, wiesz, idziesz z żoną ulicą, parkiem, tak? Idziesz z żoną parkiem, podlatuje do ciebie dziewczyna, całuje cię w policzek i krzyczy do zobaczenia. Ty jej możesz nie znać, ale powiedz mi, czy jesteś w stanie to wytłumaczyć swojej żonie? Czyli mogli nawet chcieć wprowadzić zaburzenie do relacji polsko-amerykańskich. Ciekawe, ciekawe. Myślę, że chodzi, wiesz, o sytuację taką, żeby na 100% ta druga strona nie była tak pewna wszystkiego, tak? Wiesz, że była kwestia z tymi patriotami, które chcieli odesłać polskimi, tak? Do społeczeństwa to dochodzi. Do społeczeństwa to dochodzi. Jak zaczniesz takie elemenciki łączyć, jakieś tam krople, wszystko, no to w pewnym momencie do ludzi to zaczyna, wiesz, już się robi tam, już się robi ta pozycja taka, że już zaczynamy coś rozumieć, nie? No słuchaj, nawet chyba Jacek Bartosiak zaczyna czasami wątpić w swojego patrona, że tutaj zasili wschodnią flankę dużymi pieniędzmi. No może ma problem taki, ponieważ nie wywiązał się dobrze ze swojego zadania, no to w tej chwili ma problem jakby znalezienia miejsca dla siebie, więc zaczyna szukać miejsca tam, gdzie jest szansa, że jeszcze może, wiesz, może posiedzieć, może coś zjeść, no, na tej zasadzie, nie? Najlepsze miejsce, tak? W Europie to można znajdzie najlepsze miejsce na Bliskim Wschodzie gdzieś. No, na razie tam jeszcze za dużo bałaganu jest, nie? To może na chwilę wskoczmy na Bliski Wschód, bo ty wiem, że bardzo przeżywasz tę kwestię osobiście. Dotyka ona. Okropnie. Dotyka też twoją córkę, bo wiem, że dla Solidarności, ale to nie będę wchodził, bo to nie jest dla żartów temat, ale ogólnie ludzie się tak zastanawiają, czy Chiny i ten świat wschodni się czymkolwiek różni od Zachodu, tak? No ludzie patrzą na to w kategoriach siły. No ci mają atomówki, ci mają atomówki, ci chcą rządzić, więc de facto wszystko jedno, tak? Ludzie na to patrzą. I uważają, że prawda, tu rządzą pejsaci, tam rządzą małe czapeczki, więc jakby wychodzi na to samo. Natomiast to, co ty mówisz o tym, jak Chińczycy, nie wiem jak władze, ale Chińczycy, może władze podobnie, skoro nie blokują tego typu treści, no stają jednak po stronie palestyńskiej, można tak powiedzieć, czy tutaj chodzi po prostu o to, że oni, ten obraz jest dla nich nie do przyjęcia, tych tam krwawych morderstw, ludobójstwa? Tak, myślę, znaczy, słuchaj, ale to nie, wiesz, to nie tylko, Mateusz, to nie tylko, załóżmy, jakby Chińczycy, ale to 90% świata nie ma jakichś większych, tak, wiesz, taka jest prawda. Nikt nie krzyczy, załóżmy, wąt Żydzi, tylko wszyscy krzyczą, kurczę, nie zabijajcie dzieci. No, słuchaj, to są dwie różne sprawy, tak? Świat obrócił się niestety od Izraela i Izrael już nie wróci do tego, co było przed. Czy będzie chciał, czy nie będzie chciał. Nawet jeżeli pokona tam wszystkich, oni są już spaleni, rozumiesz? Już są po prostu, dostali piętno na całe życie, na cały swój czas istnienia. I tego się nie zmieni. Natomiast Chińczycy, słuchaj, dziecko w Chinach to jest rzecz święta, rozumiesz? To jest coś, nie ma nic ważniejszego. Nie ma nic ważniejszego. I w momencie, kiedy Chińczycy widzą tego typu sytuacje, to po prostu, zresztą to nie tylko Chińczycy, no słuchajcie, no nie wiem, część, może to jest tak, część osób, załóżmy, część osób ma starsze dzieci, część osób nie ma dzieci, natomiast ja mam akurat dziecko, moje najmłodsze jest akurat w takim wieku, gdzie najczęściej, gdzie jest najwięcej tych filmików pokazanych, tak? I ja w każdym tym zdjęciu, w każdej tej informacji, która do mnie dociera, a tutaj nie ma blokady żadnej, zero blokady. Tutaj nawet często nie ma blurowania, żebyście to zrozumieli, tu nie ma blurowania.
to ja po prostu zaczynam się zastanawiać, co ja bym poczynił w takiej sytuacji, gdybym ja tam był z moją córką. Ja się po prostu bardzo mocno utożsamiam w takim, wiesz, przenoszę się jakby w mojej wyobraźni wtedy w to miejsce. Słuchaj, ja chyba ze 4 razy telefonem już majtnąłem o ziemię, tak? Ze złości. Ale czy myślisz na przykład, że to, jak społeczeństwo reaguje i potępia te działania, może wpłynąć na stosunki chińsko-żydowskie? Tak ogólnie, nie mówię tylko nawet w Palestynie, ale też w biznesie, w polityce. Jak sądzisz, czy tutaj jednak pragmatyzm? Słuchaj, jest pragmatyzm na poziomie firma do firmy. Czyli wiesz, firma A do firmy B, tak? Czyli firma chińska jakaś i załóżmy klient z Izraela, tak? Do momentu oczywiście, no to są pewne granice. Natomiast jest bardzo dużo filmików, powiem Ci, że jest bardzo dużo filmików, ponieważ Chińczycy się już nauczyli i pokazują po angielsku, mówią elegancko, pokazują, zapraszamy do naszej fabryki, przyjeżdżajcie tutaj, tu jest właśnie klient stąd, klient stąd, klient stąd. Słuchaj, wszystkie kraje już wysłuchałem, nie pojawił mi się jeszcze żaden filmik, przyjedźcie tu, akurat klient z Izraela ogląda towary, nie? Tego nie ma. Czyli coś tam musi być, nie? Wiesz, jest ze Stanów, jest z Europy, jest z Niemiec, jest stąd. Jakoś tam Afganistan, nie Afganistan, te wszystkie kraje, natomiast tutaj jakby nie zauważyłem. No może akurat nie trafiłem, nie wiem. Jest taka No możliwość. bo zobacz, no wszyscy już wiemy chyba, którzy tam mają troszkę więcej ciekawości świata, że w Stanach Zjednoczonych rządzą Żydzi, tak? W sensie takim, że znaczna część nadreprezentatywna, tutaj nadreprezentacja wynosi na przykład 40 razy na przykład, czyli jakby żeby było proporcjonalnie do narodowości w radach nadzorczych na przykład spółek medialnych, reklamowych, internetowych, no to dochodzi do 40-krotnej nadreprezentacji, tak? Czyli w niektórych na przykład gabinetach polityków Stanów Zjednoczonych, no to 60% na przykład stanowią Żydzi. Chyba można o tym mówić, no bo to są fakty, nie? I w związku z tym, że Stany prowadzą wojnę z Chinami, bo to chyba w tą stronę działa, a nie Chiny ze Stanami, no chociaż to wiadomo, no są wciągani w tą wojnę, no to czy Chińczycy zdają sobie sprawę, że w pewnym sensie walczą z Żydami? W sensie, no bo skoro Izrael rządzi Stanami Zjednoczonymi, się chwalą, Netanjahu się chwalił, że ma kupionych wszystkich tych senatorów czy tych parlamentarzystów, to są filmiki już chyba sprzed 20 lat, jak oni się chwalą, że robią w Stanach Zjednoczonych co chcą. No to przypadkiem, czy właśnie też Izrael sam w sobie, jako jedna z baz takich żydowskich na świecie, nie jest pewnego rodzaju wrzodem na dupie, nie powiem, ale takim no, strategicznym miejscem do na przykład zadania jakiegoś ciosu dla hegemonii amerykańskiej? Chińczycy, widzisz, to jest cały czas, Mateusz, cały czas my rozpatrujemy kwestie te, które się dzieją, czy one się tam dzieją na Ukrainie, czy dzieją się właśnie w Palestynie. My je rozpatrujemy na zasadzie jeden zabije drugiego, ten wygra, ten przegra. Ten może inaczej, ten pokona tego, a ten pokona tego. Chiny, gdyby sobie przejrzeć trochę historii, Chiny jakby zawsze jakby idą tylko do tego poziomu granicznego, tak? Czyli do tego zera. Chodzi o to, żeby nie atakują na tej zasadzie, czyli nie wywołują jakiejś agresji. Zawsze, nawet jeżeli agresja jest w stosunku do nich, to potem tylko dopoziomują do granicy i spokój. Nie wchodzą, chyba żeby tam, wiesz, jeżeli wejdą tak jak weszli w Wietnamie, bo nie wiem, czy wiesz, tam była taka sytuacja, że Wietnamczycy już po tych wszystkich tam zabawach, gdzie Chińczycy bardzo mocno im pomagali, no trochę tam się popsztykali z Chinami i zaczęli tam, wiesz, na co trochę ich tam stukać na granicy, tak? No to Chińczycy w pewnym momencie, Deng Xiaoping powiedział, okej, okay, go. Doszli do Hanoi, doszli, rozumiesz?
zatrzymali się, wysłali tą wiadomość, jesteśmy w stanie tak szybko tutaj dojść. I wrócili z powrotem na swoją granicę. Nie ma potrzeby, rozumiesz? Chodzi o to, żeby nie ma chęci wśród Chińczyków, nie ma agresji. To nawet na ulicy tego, nawet na ulicy nie ma agresji. To jest ich jakieś takie DNA. Oczywiście tam zdarzają się jakieś, wiesz, no, przy 1,5 prawie miliarda ludzi, no tam się trafią, tak? Ale nie ma, ogólnie nie ma agresji. Wiesz, bo chodzi mi tutaj też o to, że Chińczycy zaczęli się angażować w dyplomację taką pokojową z pewnymi sukcesami na Bliskim Wschodzie, tak? Oni tam Arabię Saudyjską z Iranem jakiś tam doprowadzili do spotkań i tego nie da się im odebrać. No, mieli też misje pokojowe po właśnie rozpoczęciu się już takiej otwartego konfliktu na Ukrainie. Mieli dwie misje do Europy. Wysłali tam tego swojego pana chuja, jakiś tak miał na imię, i zaproponowali tak chyba 15 czy 12-punktowe ramy pokojowe. No i pytanie, czy Chińczycy oprócz takiej właśnie dyplomacji, nie wiemy tak naprawdę, co jest przecież za zamkniętymi drzwiami, mogłyby coś zrobić więcej, na przykład, żeby ukrócić to ludobójstwo w Palestynie, to jest jedno, no ale też powiedzmy tą wojnę z Rosją, no bo może to im jest troszkę na rękę, ale może też faktycznie ich doktryna polityczna no nie zakłada tego, żeby bawić się w ratownika, prawda? Na przykład właśnie biednych Palestyńczyków. Ja wiem, że to tak dziwnie brzmi i dziwnie wygląda, bo cały czas jakby Stany bazują na tych naszych emocjach. Na naszych emocjach, na zasadzie my jedziemy pomóc tym biednym, tym pokrzywdzonym, tak? To zawsze Stany bazowały, zawsze tego героя robiły, tak? Tego Supermana, tak? Ameryka, tak, czy tam Spidermana, który cały czas Ameryka pomaga tym biednym, jakby tym biednym osobom, tym biednym, wiesz, tym jest takim wybawicielem takim, nie? No niestety Chiny nie są takim wybawicielem, nigdy nie pchały się w coś takiego i nie będą się pchały, bo to jest no dobra, może za długo tutaj jestem, ale jakby to dla mnie jest to wbrew logice zupełnie, tak? Bo to może tylko i wyłącznie zeskalować tą sytuację. Bo tak, Chiny pójdą tam pomóc, no to ruszą Amerykanie, tak? Czyli to tylko eskaluje. To nie będzie tak, że oni tam pojadą, zrobią porządek i wrócą. Bo jak oni tam pojadą, to będzie tak jak w Afganistanie, to będzie tak jak gdzie Związek Radziecki oczywiście z jednej strony, Stany z drugiej. I tak samo może stać się w Palestynie, jeżeli chodzi o Chiny w tym momencie, tak? Także na Chiny bym nie liczył militarnie, że oni tam cokolwiek zrobią. Natomiast dyplomatycznie tak, na 100% Chiny dyplomatycznie, z miłą chęcią by tam coś podziałały, ale moje zdanie, moje, to jest tylko moje, to nie jest żadne tutaj zdanie, to jest tylko moje. Myślę, że bardzo dobrze wiedzą, że z małymi czapeczkami nic do nich nie dotrze. Po prostu nic. Po prostu to jest, wiesz, totalny religijny radykalizm i nic nie dotrze, więc to jest tak, jakbyś miał do głuchego coś gadać. Nie ma szans, tak? Nie masz szansy. No. To No jest, ale to to jest moje zdanie. jeszcze spójrzmy na tą Ukrainę, bo tutaj się stworzył taki fajny duet, bym powiedział. Niedźwiedzia ze smokiem, i smok na razie sobie tam myśli, liczy złoto, a no niedźwiedź drapie. Tak? Na przykład w Afryce to widać, że wraz z gospodarczymi interesami Chin przychodzi też jakby militarna obecność Rosji, i w tym duecie wypierają poniekąd kolonizatorów, którzy tam byli. No i w związku z takim właśnie ułożeniem, wydaje mi się, że obopólnie zadowalającym, tak? Bo Rosja chce być, wydaje mi się, tym znana ze swojej potęgi militarnej, no bo to jest jedna z niewielu rzeczy, którymi dysponują, eksportowymi.
Z Korei Chińczycy właśnie przez tą no, swoją doktrynę nieingerencji no, nie mogą. Nie mogą, nie chcą, nie potrafią właśnie zbrojnie walczyć. No i z racji właśnie na konflikt nieuchronny ze Stanami Zjednoczonymi, które chcą zdławić Chiny, no to Rosja wydaje mi się, że tutaj przychodzi naprawdę idealnie pasuje Chińczykom jako to militarny front, czy tam sojusznik. No i w związku z tym, jeśli ścierają się właśnie Stany Zjednoczone, te siły hegemoniczne w Europie, tak, w Polsce, na Ukrainie, oby nie w Polsce tak bardzo, to póki to nie jest na Pacyfiku, tak, i nie grozi jeszcze za bardzo Chińczykom, że tam będą rakiety latać, no to może Chińczykom zależy, żeby ta sytuacja tutaj trwała jeszcze, żeby powiedzmy ostatecznie na przykład to NATO pokazało swoją niesprawność. Jak ty uważasz? No według mnie NATO, w ogóle Stany, im dłużej to trwa wszystko, im dłużej to trwa, tym tracą więcej takich zatwardziałych wyznawców. I No to właśnie. chyba, i to widzimy, tak? I to widzimy. Oni po prostu tracą, czyli każdego dnia odchodzi od nich następnych tam 10, 20, 5 tysięcy, 10 tysięcy osób, które im jakby ufa, tak? Coraz więcej wychodzi tych brudów ich. Coraz więcej tych wszystkich rzeczy. Znika ta aureola tego wybawcy, to po prostu znika. Oni sami do tego, do, oni sami, sorry, oni sami to robią, sami sobie to robią, tak? Nikt im tego nie robi, nikt tam nie robi tego celowo. Czy załóżmy jakieś państwa afrykańskie, gdzie, to już nie mówmy tylko o Stanach, no ale załóżmy też i Europa, tam Francja, Holandia, które jakieś tam kolonie czy coś. Słuchajcie, to wszystko zaczyna powoli zaczyna do nas docierać. My zaczynamy to rozumieć. No zaraz, jak? Zaraz, jakie kolonie? Kto? My żyjemy, to jest powiedziane, my powinniśmy to wiedzieć, ale nam do nas to do głowy nie docierało, że państwa europejskie mają kolonie. Przecież jak kolonie mają? W jaki sposób kolonie? A to tam mają tylko swoje jakieś protektorat. Nie, to nie jest protektorat. Ja byłem w Afryce, bywałem, może nie w wielu krajach, ale widzę, jak to się odcisnęło. Jak to się odcisnęło. Po francusku prawie wszyscy rozmawiają tam w tych rejonach, gdzie ja akurat bywałem. Mówię dokładnie o Beninie. Gadają po francusku. Pieniądze francuskie były, może nie francuskie, no ale i tak były poddrukowane może i we Francji, tak? Także nie, niestety były kolonie. Państwa europejskie nadal miały kolonie. Nie wiem, jak tam dalej jest z koloniami. Trzeba byłoby to sprawdzić. No ale w No, XXI wieku kolonie, no, ludzie kochani, no. No tak, no. to było na takiej zasadzie, że ten Niger, nie Nigeria, Tak. gdzie są największe zasoby, chyba tam w rejonie tego uranu, sprzedawał ten uran prawdopodobnie z własnej nieprzymuszonej woli, zdaje się, około 20 czy więcej razy taniej, 40 razy taniej niż cena rynkowa i tam zasilał chyba 20% zapotrzebowania na paliwo do elektrowni atomowych we Francji. I chyba tydzień temu została im cofnięta koncesja na wydobycie. Więc Francji jest niewesoło i niektórzy kojarzyli ten fakt wysyłania najemników francuskich na front, tak, ukraiński, żeby tam Rosjanom dokopać. Właśnie w związku z tym, że to w sumie zasługa jest za sprawą Rosjan. Ta władza się utrzymuje, przejęta przez wojsko właśnie w Nigrze i ten nowy prezydent podejmuje takie decyzje, które siekają niewątpliwie Francuzów po energii, tak? Ale no... Ja myślę, że oni się po prostu budzą. Ja myślę, że się po prostu budzą. Tak jak Afrykanie. się kiedyś nie, tak, tak jak kiedyś się niewolnicy w Stanach obudzili, tak po prostu się budzą. Krótko, takie jest moje zdanie. Oni No się po tutaj prostu budzą. mamy ten komponent BRICS-u, czyli Afryka Południowa, ale ostatnio do BRICS-u dołączyła Etiopia też i Egipt. A prawie 50 państw czeka. Więc cała Afryka powoli się wyzwala.
mogą widzowie niektórzy się nie zgodzić z tą tezą, zwłaszcza ci, którzy mało inteligentni, ale wytrwali do tego momentu albo przewinęli i zaczęli tutaj i pominęli ostrzeżenie, że może być im nieprzyjemnie, jak będą dalej to oglądać. No, że jednak myślę, że uwolnienie to jest dobre określenie, bo z tego co rozumiem, na przykład, to uprzednio była taka sytuacja, że amerykańskie bazy wojskowe, które miały chronić afrykańskie państwa przed terroryzmem, powodowały, że ten terroryzm wzrastał nawet kilkadziesiąt razy w stosunku do czasów, jak go tam nie było. Więc wydaje mi się, że jeśli połączyć właśnie tą niestabilną, niebezpieczną sytuację w Afryce, no jednak z tymi bazami amerykańskimi i połączyć jakoś ten terroryzm z CIA, bo czasami to się na świecie łączyło, prawda, Al-Kaida i tak dalej, no to wydaje mi się, że też duży udział właśnie w tym takim stanie Afryki właśnie, do której ludzie się boją jeździć, bo tam zabijają terroryści, zamachy stanu, poniekąd wynika moim zdaniem z tego, że Stany Zjednoczone przez swoje wpływy destabilizowały również ten kontynent. Nie wiem, czy Ale to nie jest musiały. poważna teza. No nie miały wyjścia. Mateusz, no na diabła, po diabła ci ktoś, kto będzie twoim rozjemcą, ktoś, kto będzie brał pieniądze za to, że cię ochrania, jeżeli nie będzie miał przed kim cię ochraniać, tak? Czyli, a żeby miał cię przed kim ochraniać, to jeżeli go nie ma, to trzeba go stworzyć, tak? Tworzymy, tworzymy, kurczę, tworzymy tam jakąś Al-Kaidę, tworzymy coś, no, żeby tam się pokłócili, wrzucimy im trochę jeszcze tam informacji do sieci, tak? Ten tego nazwał, ten tego obraził, tak? Ten temu podsunął wieprzowina, a jest muzułmaninem. Wiesz, o co chodzi? Trzeba zrobić zamieszanie. W momencie, kiedy jest a jak było, panie kolego, u tego? No, ach, to mu pomniki zrzucali. Kurde, z głowy wyleciało. U Saddama Husajna. Jak Aha. było? Jak było? No zrobili Bomby. z niego krwawego Bomby ma. dyktatora, nie? Ma bomby przecież. Przecież było, że ma bomby. Ale mało tego, oni społeczeństwo chyba przeciwko niemu obrócili, to chyba później żałowali trochę. Połowę, tak, połowę społeczeństwa obrócili. No ale wiesz, jak można mocno obrócić część społeczeństwa przeciwko, załóżmy, nielubianemu politykowi, skoro w Polsce jest pół na pół i czegoś takiego nie ma. No w Polsce jest, jakbyś nie patrzył, tak? Musisz to podzielić na pół, tak mniej więcej, bo tam oczywiście część jest osób, które są po prawicy i część osób, które jeszcze jest jakby niezorientowanych, jeszcze się gubi, tak? Jeszcze wybiera to tak zwane mniejsze zło, nie? Natomiast masz pół na pół, tak? Wybierają swoją małą czapeczkę, umówmy się. Tak, no. I wiesz, i nie dochodzi do takich sytuacji, tak? To ile to trzeba wysiłku włożyć, żeby nagle sąsiad jeden i drugi w Polsce wyciągnęli bagnety i zaczęli się dźgać, tak? To jeszcze daleko. Oni se mogą tam po pysku dać, nie? Czy pokłócić się. No ale żeby doprowadzić do czegoś takiego, to naprawdę trzeba kupę kasy, nie? Ale słuchaj, jak się tutaj już przeprowadzi wystarczająca ilość sąsiadów z innych kontynentów, czy tam tych eksportowanych z Niemczech, to ta sytuacja się bardzo uprawdopodobni już. Ja powiem szczerze, że ja cały czas próbuję, mam różne teorie i cały czas jakby nie mam takiej stuprocentowej pewności, jaki jest powód tego importu tych inżynierów. Natomiast wchodzi mi taki jeden pomysł, to jest właśnie ten pomysł policjantów, jak ja to nazywam, czyli stworzyć na tyle duże zagrożenie w danym kraju, tak? Czyli tworzymy, sprowadzamy. Najpierw mówimy, że potrzebujemy ludzi, sprowadzamy ich, wszystko z głębi serca. Jesteśmy ach, och, Afryka eko. Afryka się przeludnia, u nas dzietność spada, zwłaszcza po COVID-zie. Tak, i teraz wpada, rozumiesz, wchodzą ci wszyscy młodzi, inżynierowie jurni, przystojni. I wszyscy zaczynają skakać po samochodach, tak? I co się dzieje w tym momencie? W tym momencie, może, ja nie wiem, czy tak, ja taką
mam, wiesz, tak, coś mi tam krąży po głowie. I w pewnym momencie zostaniemy doprowadzeni do sytuacji takiej, że powiemy: okej, zaszczepcie mnie, zaczipujcie mnie, przywiążcie mi kamerę do dupy, drugą na głowę, a trzecią tu z bezpośrednią informacją do komputera i bardzo proszę, żeby jeszcze badano mi tętno, jakbym nie umarł, bo jak będę tracił tętno, to wy dostaniecie powiadomienie, będziecie mnie mogli uratować, żebyście mnie ochraniali. Rozumiesz? Taki typowo gangsterski, to jest taki gangsterski sposób, tak? Najpierw stworzyć zagrożenie, a potem zaproponować ochronę. Czyli przed inżynierami będą nas bronić ukraińscy policjanci. Wiesz, nieważne kto, może się okazać, że i przed ukraińskimi policjantami, i że przed, że nie ukraińscy policjanci, tylko normalnie europejscy odwrócą kota ogonem o 180 stopni i powiedzą: okej, społeczeństwo, mieliście rację, trzeba nas bronić, ale żebyśmy mogli was bronić i wygonić tych wszystkich inżynierów i pogonić to wszystko, co nam tutaj psuje robotę, to niestety musicie dać się ubezwłasnowolnić. Albo wpuścimy wojsko. I wtedy oni powiedzą tak, bo słuchaj, Mateusz, sorry, ale wiesz, w momencie, to jest tak jak z telefonem, tak? Jeżeli ktoś, jakaś kobieta ma z kamera, który tam wysyła cały czas, ona pójdzie na policję, zostawi ten telefon, zobaczcie tu mój telefon, wy się podepnijcie i zobaczycie, co on tutaj wysyła, tak? Ale to nie tylko to on wysyła, bo będą wszystko wiedzieć, co jesz, co kupujesz, gdzie kupujesz, jak kupujesz i ile płacisz, tak? A słyszałeś, że w Szwecji gdzieś tam chyba już trzeba podpisać zgodę na seks z małżonką w jakiejś aplikacji? No się śmiejesz, ale może to dobrze, czy nie? A w Chinach u was czegoś takiego nie ma, na przykład? Wiesz, u nas piszemy do partii, nie? Wysyłamy petycje, kurde. Ale nie, no powiedz mi, czy ten kredyt, social credit w Chinach, on też obejmuje to, co w domu robisz jakoś? Czy... No, słuchaj, wszystko, czy się mogę kawy napić. Wiesz, jak nie będę miał dużo punktów, to nie mogę kupić kawy. Jak nie będę miał dużo punktów, to później mi herbaty nie dadzą. A jak będę miał za dużo punktów, no to niestety montują kamerę w sypialni. No i jest zabronione te sprawy, wiesz, przynajmniej na miesiąc, w zależności ile masz punktów. Nie? No ale też jest pewien wymóg, tak? Jakieś a są standardy. Mateusz, przestań, bo ktoś to wytnie i łyknie to jeszcze. Słuchaj, no wiem, że Europejczycy się inspirują tym kredyt, że nawet szukają właśnie firm, które by coś podobnego zrobiły. Nie ma czegoś takiego. Mówi się, że Chiny są tym poligonem doświadczalnym dla BlackRock i dla globalnej kabały przed właśnie wprowadzeniem czegoś takiego w Europie, więc no, dowiedzmy się zawczasu, w czym ty tam żyjesz, co nas tutaj czeka. No chyba, że jednak ten europejski credit score i amerykański będzie troszkę bardziej autorski właśnie i będzie obejmował jakieś dodatkowe wersje, jeszcze wprowadzi pewne innowacje w mierzeniu. Nie wiem, na przykład, nie wiem, czy widziałeś, ja teraz pozbawiłem tą butelkę tego psztyczka i jeśli wiesz, w sortowaniu co śmieci... Co jest tą nakrętką z tym? Co, od czasu do czasu słyszę takie, widzę takie shorty o tej, o jakiejś nakrętce. O co tu chodzi? No tak, przed rejestracją KUR weszło to, że firmy muszą sprzedawać nakrętki, które się nie odrywa, tylko one tutaj takim mocnym plastikiem są przytwierdzone i po prostu jak to pijesz, to ci po prostu może zahaczać. Ale czym to tłumaczą? No, ja nie słyszałem, czym to tłumaczą. Teoretycy spiskowi mówią, że to jest kwestia tego, że ten kawałek plasticzku, ty mi powiedz, bo to wiesz, Chiny, plastik, no, jest dosyć drogi. Jak oni, te firmy zbierają ten plastik i gdzieś go sprzedają, no to chcą ten kawałek też mieć, a po prostu były zbiórki charytatywne, bo jak wiesz, tak, no nie ma czegoś takiego, że dzieci się leczy, trzeba zbiórki robić na leczenie dzieci. No i ludzie robili zbiórki, zbierali te kawałki i po prostu leczyli dzieci. Ale tak nie może być, bo wiesz, no jednak firmy, które robią recykling, no potrzebują tych nakrętek.
No i chyba to kosztowało kilka miliardów w skali Europy, żeby, wiesz, ludzie zmienili swoje linie produkcyjne do napojów, bo po prostu inaczej nie będą spełniały tych standardów. I może tutaj też chodzić na przykład o to, że tym jednym patentem na przykład zmietli ileś konkurencji dla Nestle, dla Coca-Coli, bo jakaś firma, wiesz, nie ma akurat paru milionów, żeby zmienić linię produkcyjną i, prawda, zostaje parę procentów rynku z powrotem dla spółek, których właścicielem jest BlackRock. Może coś takiego. Dobra, BlackRock to jest jedna sprawa, a nakrętki to jest druga. Ja, sorry, ponieważ ja jestem starszy od ciebie, ja pamiętam, że jak były zbiórki właśnie tych nakrętek, to tłumaczono nam to zupełnie inaczej. Tłumaczono nam to w ten sposób. Ja pamiętam to jak do dziś i powiem ci szczerze, że docierało to do mnie, że byłem w stanie w to uwierzyć. I nawet za każdym razem odkręcałem tą nakrętkę z pustej butelki. I jakby wyrzucałem to osobno. Chodzi o to, że butelka, jeżeli jest pusta i jest zakręcona, Zajmuje to miejsce. ona zajmuje bardzo dużo miejsca. I jest, po niej możesz przejechać, kurczę, samochodem i ona się nie zgniecie. Czyli ilość śmieci robi się pojemnościowo dużo, dużo większa. I do mnie to docierało. Powiem ci szczerze, że do mnie to docierało. Ja to To ma zaakceptowałem, sens, tak? no. To ma sens jakiś. Natomiast w tej chwili automatycznie, jak wypijesz napój i masz tą nakrętkę przyczepioną, to automatycznie ją zakręcisz. Bo tak działa, nie, tak działa nasz, zakręciłeś butelkę teraz, jak opróżniłeś. Popatrz, widzisz? To jest automatyczne, bo ty masz ten nawyk, że jak napiłeś się, odkładasz to nawet nie myśląc, już zakręcasz butelkę, tak? Ale słuchaj, co by nie mówić, na pewno nas to przybliżyło do konkurencji gospodarczej z Chinami Tak. i niedługo się odkujemy, będzie znowu nasze Mercedesy będą na taksówkach w Chinach jeździć. No a tutaj, a widzisz, a tutaj z drugiej strony do tego tematu podeszli. No. Tu jest zupełnie inaczej. Tu jest na zasadzie, jeżeli chodzi o recykling i tego typu rzeczy, to na tak. Dla pozorów są duże kary, wiesz, duże kary, bla, 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 odnośnie niesegregowania, natomiast nikt z Chińczyków nie segreguje, żeby była jasność. Nikt z Chińczyków nie segreguje. I co jest? Już ci tłumaczę, co jest. Jest sytuacja taka, że jest taki pan, który wieczorem schodzi do tych koszy na śmieci i on segreguje te śmieci. On. A ponieważ na osiedlu mieszka, załóżmy tam, nie wiem, 5-6 tysięcy ludzi, no to suma summarum wypłata dla niego to jest jakieś, wiesz, coś tam, coś tam. I on segreguje te śmieci. Powiem ci jeszcze dalej, on to robi za pół ceny. Dlaczego? Bo te śmieci, które sam przesegregował, papiery, butelki, aluminiowe rzeczy, to on to nie, że segreguje i wrzuca do odpowiedniego pojemnika, nie, on po prostu to pakuje na wózek i zawozi do punktu skupu, rozumiesz? To jest automatycznie tutaj wykonywane. Gdzieś miałem nagranie z tak zwanego oczyszczalni ścieków, czyli tam może z recyklingu. Mateusz, ja się zawsze zastanawiałem, tu jest tak dużo tych worków foliowych, bo oni kochają te worki, pakują, i rany boskie, to jest tragedia. Słuchaj, to się wszystko odzyskuje. To jest wszystko odzyskiwane. Wszystko. Styropianowe opakowania, worki foliowe. Po prostu firmy na tym robią kasę, a jeżeli firmy nie robią kasy, to zamiast stawiać durne pojemniki zabierające miejsce na osiedlach czy inne rzeczy, to po prostu państwo dopłaca tym firmom recyklingowym. Zamiast kombinować, to jest, wiesz, to jest tak jakbyś zamiast kombinować nad karami, zamiast kombinować nad zmuszeniem ludzi do czegoś, czego kurde nigdy nie będą robić, lepiej jest część pieniędzy dać tej firmie, niech ona to zrobi. To jest podejście chińskie. Rozumiesz? Takie proste, łatwe. To jest tak Bardzo, prymitywne. to jest bardzo dziwne dla mnie z punktu widzenia Europejczyka. Tu ma być ordung, przynajmniej dla obywateli. Kara, Kara, mandat i kara, mandat, nie? to jest fajne, my to lubimy, przyzwyczailiśmy się do tego, jesteśmy za tym. Natomiast wejdę w grubszy temat, bo z tego, co słyszałem,
na kanałach YouTube dużo osób chwali chińskie samochody, nawet takich recenzentów. Myślę, że po prostu dostali, no, kupieni przez Komunistyczną Partię Chin, żeby tak mówić. Natomiast widziałem, że ty też przymierzałeś się do zakupu kolejnego chińskiego elektryka, chyba Xiaomi? Co to było? Tak. Nie, to jest tak, Xiaomi dokładnie. I skupiłeś go w końcu? M9. Udało Jeszcze ci się go czekam. kupić? Jeszcze czekam z żoną. Jeszcze z żoną dyskutuję ten temat. A, Nie jest dyskutujesz. tani, może tak, nie jest tani zakup, to jest raz. Mhm. Druga sprawa, okazuje się, że potrzebujemy dwa samochody, tak jak Mhm. mamy teraz. No jak, no bo też możemy mieć dwa samochody, no też możemy mieć dwa samochody, no ale mimo wszystko jest to drogi zakup. No i Ile? teraz się 50, rodzi, 50 tysięcy dolarów, ile on tam kosztuje? on kosztuje 600 tysięcy RMB, wiesz, muszę sprawdzić, ile to jest na polskie, już ci mówię, 600, tylko wiesz, to jest pełen wypas, nie? Raz, dwa, trzy. To jest 82 tysiące dolarów. To jest Czyli razem drogo, drogo. Jest drogie auto, drogie, bo to jest 331 tysięcy złotych. 331 tysięcy złotych. No, a ile taka Tesla by kosztowała? A ja nie wiem, Tesla mnie nie interesuje. To jest Spartan. Mnie samochody bez wyposażenia nie interesują. To jest tak, jakbym Wiesz, sobie, wiesz. u mnie na skrzyżowaniu Madalińskiego w Warszawie ostatnio się spalił właśnie jeden taki, to był jakiś jedyny w Polsce samochód, który kosztuje banieczkę. Elektryk, czyli dobry elektryk kosztuje około 1 milion złotych tutaj w Europie. Za milion złotych ja mogę kupić tutaj BYD U8. To jest samochód, który zawraca w miejscu i pływa. Nie Bo są jest dużo żarty. wody, to ci się przyda. Pływa, dosłownie pływa. Możesz Natomiast nim pływać jak amfibią. jakby wprowadziliśmy dowcipnie temat, natomiast Unia Europejska zdaje się, że teraz grozi jej wojna handlowa z Chinami, ponieważ jednostronnie zamierza wprowadzić cła na chińskie samochody, idąc za Stanami Zjednoczonymi, które wprowadziły cło, zdaje się, 100%. Tak? Czyli ten twój. Słuchaj, tak, No. Stany wprowadziły chyba 100%, a Europa chyba 38, 50, nie, to nieważne jest tam ile wprowadzono duże cła, tak? Duże cła. Mateusz, co ja mam ci powiedzieć? Musimy poczekać, jak bardzo to przeszkodzi Chinom. Bo według mnie, według mojego toku myślenia, jeżeli ja muszę czekać na samochód 2 miesiące, to znaczy, że te samochody tak na stoku to nie stoją. I myślę, że to nie jest tak, że to Chiny eksportują, bo to jest, jak cały czas słyszę, że Chińczycy sprzedają. To nie jest tak, że Chiny eksportują, tylko to jest odwrotnie. To ludzie z Europy importują. To jest potężna różnica. Ludzie, do wielu osób to nie dociera. Ludzie myślą, że idą do sklepu, widzą produkt made in China i mówią: o, Chińczyk znowu nam to wysłał. Nie, to nie Chińczyk to wysyła. To nie Chińczyk to wysyła. To kupuje Europejczyk, to kupuje nasz rodak i sprzedaje nam w Polsce, tak? Rozumiesz? I to on decyduje, jaką jakość, jaką cenę zapłaci, i to on decyduje, nie Chińczyk. To nie jest tak, że Chińczycy napakują kontenery, wyślą do Polski i mówią: sprzedawajcie to, sprzedawajcie to. Tak nie ma. Teraz chyba jakiś BYD się otwiera jednak salon sprzedaży w Chyba jest Polsce. otworzony. Albo już jest. Nawet już zasada otworzył, prawdopodobnie. Z tego, co mi tam subskrybenci mówili, zasada otworzył. Jeszcze się śmiałem, mówię: no tak, przerzucił się z Mercedesa na BYD, ale mówię: no w gruncie rzeczy To tak wiesz, spółki nie konsumencko, zmienią. a tak już Spółki nie zmienią. politycznie, gospodarczo, to
Zdaje się, że Niemcy, tak, one są krajem, który żyje z eksportu, bo 40% ich PKB to jest eksport i ich głównym produktem są samochody, nie? Które były chwalone i w zasadzie już tutaj w tej naszej popkulturze, wiesz, Mercedes, BMW, no to jest, prawda, ten top. Już jakby ten świat motoryzacyjny był zawsze, że tak powiem, już, no, jakiś taki konstans był, tak? Były określone marki, nic więcej nie było, żadnych aspiracji, prawda? No, nikt nie marzył, nie wieszał sobie na ścianach za dziecka, czy nie planował poderwać, wiesz, po dyskotece dziewczyny za pomocą, wiesz, chińskiego elektryka, nie? Tylko zawsze gdzieś tam jakiś Golf, jakiś tam Ferrari, BMW może. No a tutaj zaczyna się to zmieniać i to rodzi duży problem moim zdaniem, bo z jednej strony Niemcy muszą, chcą kooperować, mieć te łańcuchy dostaw z Chinami, bo wciąż jednak jest to rynek, którego nie mogą sobie pozwolić, żeby zostawić. Natomiast w takiej uczciwej konkurencji coraz ciężej im wygrać. Te ich nawet subsydiowane, dofinansowane Mercedesy elektryczne czy te BMW, one wcale nie przebijają tej chińskiej konkurencji, a niestety cenę mają nieraz dwukrotnie wyższą. No i pytanie właśnie, jak to będzie tutaj z tymi relacjami Berlina z Pekinem, jeśli właśnie rozwój Chin no, zagraża przemysłowi niemieckiemu. Jak to się No, my, potoczy wiadomo. musisz, musisz pan, musimy pan pamiętać o jednej rzeczy, że samochody, które sprzedawane są na rynku chińskim, nie są eksportowane do Chin, tylko są budowane w fabrykach, gdzie udziałowcami są właśnie Volkswagen, Audi, Mercedes, czyli te firmy mają swoje fabryki na terenie Chin. One mają tutaj, tak? Czyli a dlaczego mają? Ponieważ dawno, dawno temu, jak jeszcze były Chiny zaliczane do trzeciego świata, tak, no to też były cła, prawda, duże na sprowadzanie samochodów. Dlaczego? No, żeby rozbuchać swoją gospodarkę. No i teraz jest sytuacja taka, że 50-40% na pewno, ale nie znam dokładnie jaka ilość, ale dochody tych firm, takich jak Volkswagen i Mercedes, to właśnie pochodzą z fabryk chińskich, czyli chiński konsument kupuje. No i wiesz, no można przecież będzie nałożyć jakieś podatki większe w Chinach. No i coraz bardziej ten chiński klient ucieknie od tego Mercedesa, ucieknie od tego Volkswagena, coraz bardziej do chińskich samochodów. Słuchajcie, możliwości jest multum, jak zrobią to Chińczycy, jak oni postąpią. Chociaż ja i tak uważam, że oni postępują bardzo, bardzo tak delikatnie, nie? I z finezją, tak? No bo no pewnie tego nie zrobią, pewnie tego nie zrobią, pewnie tego nie zrobią, ale wystarczy, Mateusz, może tak, nie nałożą cła na samochody produkowane w Chinach, nie nałożą, załóżmy, jakichś dodatkowych podatków na Volkswagena, Mercedesa czy Audi. Może nie nałożą. No, ale może dodadzą na przykład po 50 tysięcy do chińskiego samochodu. No i klient będzie miał dylemat, tak? Czy kupić dwukrotnie droższy samochód typu Mercedes, czy kupić tej samej klasy o połowę taniej, plus jeszcze dadzą mi 50 tysięcy chiński samochód. No, wydaje mi się, że Europejczycy, ci przemysłowcy niemieccy, no, będą musieli no, siąść do negocjacyjnego stołu, jeśli chcą zachować ten przemysł, choć wiemy, że on to też się sypie bardziej ze względu na politykę Stanów Zjednoczonych, które nałożyło podatek w postaci tam dwu, trzykrotnie wyższych cen energii. Zresztą w Chinach energia jest chyba ile? 3 razy tańsza? 4? Jest Niż w Polsce? dużo tańsza. Nie powiem, nie odczuwam zupełnie, nie odczuwamy, jest tania. To zależy, bo mamy tam podział na mieszkalne, firmowe, jakieś tam strefy i tym podobne. Jeżeli się mnie chcesz zapytać dokładnie o stawkę, nie podam ci, nie podam ci na chwilę obecną. Najdroższa stawka, jaka jest, ja ci mogę powiedzieć, ile płacę na autostradzie za przy tankowaniu, za kilowat. No to wiesz, no to sobie warto. To jest, wiesz, usługa, autostrada,
szybkie ładowanie, tak, czyli ta kasa musi być oczywiście większa. To jest dokładnie około 1,3 RMB za kilowat, czyli ja na stacji ładowania samochodów szybkiej, takiej bardzo szybkiej, płacę 72 grosze za kilowat. A prawdopodobnie w Polsce, nie wiem, może niech ktoś napisze. Ja przepraszam, że nie czytam. Około dwóch. Ale myślę, że coś około 2,5 złotego chyba jest. Na Orlenie pisze, że złoto 89 kosztuje. Artykuł jest z 23 czerwca zeszłego roku. Mogło się zmienić. No zeszłego roku. No to jestem ciekawy ile kosztuje. Jak ktoś tu ma elektryka, to niech się tutaj... Ojej, ale tu dużo widzę informacji było, a ja przepraszam, nie czytałem też, bo jak rozmawiam tak, z Mateuszem... To... Ja też właśnie mam taką propozycję, żebyśmy teraz odpowiedzieli na część pytań i porozmawiali z widzami. Co ty na to? Nie ma sprawy, tylko wiesz, ja widzę, że tu jest strasznie dużo pytań. Nie, to będziemy tylko bieżące patrzyli. Zresztą jeśli ktoś wcześniej coś pytał, to proszę jeszcze raz po prostu. I możemy sobie nawet tu wrzucić, ja czasami tak wrzucam. Zobacz, mamy teraz po prawej. Aha, może tak będzie... Tak, i wtedy to się zapisuje fajnie i później też w audycji jest transparentnie. Mateusz skomputeryzowany dokumentnie. Ale widzę, że sobie kamerę kupiłeś taką, jak ja mam, co? Fajna jest. A ja mam iPhone'a podłączonego. Teraz, ale nie, mówię, że kupiłeś sobie kamerę do filmowania. O, DJ Osmo, no. Ale powiem ci, że teraz jak nagrywam coś przez komputer, to wolę chyba iPhone'a, bo DJI on się czasami rozłącza, jak robię live. Tobie też? Mhm. Też. Nie wiem, takie zarządzanie energią czy coś. Ale jest bardzo fajne, bardzo fajne. Jakoś tak uzupełniam sobie teraz z iPhone'em tego Osmo. Teraz kręciłem koncert na festiwalu, to Osmo kręciło cały czas scenę, a ja sobie iPhone'ikiem, wiesz, na pięciokrotnym przybliżeniu. Na przykład, wiesz, twarze artystów, bo tego no Osmo nie ma przybliżenia. Okej, okay, idziemy, czytamy. Idziemy. Nie wiem, Connect. Czy góra jest pierwsza, czy dół jest pierwszy. Chyba od góry wchodzi. Porównajmy rynki. Same Chiny to 1,5 miliarda ludzi, w tym 70% zamożnych. Europa to 750 milionów ludzi, w tym 70% niezamożnych. Ekonomia to fikcja i spekulacja. Nie, uważam, że rynek chiński, ok, 1,5 miliarda potencjalnych klientów, to jest najważniejsze, natomiast nie 70% zamożnych. To nie jest tak, że w Chinach jest tak jak w Dubaju, że sami szejkowie, sami bogaci. Nie, Chiny, zresztą to też trzeba byłoby rozwinąć trochę, że Chiny dlatego tak idą do góry, ponieważ właśnie ten procent ludzi, żeby to brzydko nie zabrzmiało, tak, ale procent ludzi kreatywnych, którzy mogą robić biznes, którzy się nadają do biznesu, jest bardzo mały i mają bardzo duży zapas ludzi, którzy nie chcą tego robić biznesu, tylko chcą pracować u kogoś. Wiemy, o co chodzi, nie? I to jest właśnie siła napędowa, to jest siła napędowa Chin. No tak, no tutaj Chińczycy robią od iluś tam tych 5 latek dużo, żeby właśnie przejść ze społeczeństwa średnio zamożnego do zamożnego chyba w ciągu tam najbliższych 15 czy 20 lat. Nie wiem dokładnie, jaka jest definicja społeczeństwa średnio zamożnego i zamożnego. Natomiast rozumiem, że są na tym etapie, żeby ludzi wyciągnąć z biedy, z ubóstwa. Ubóstwo jest zlikwidowane w Chinach. Już nie ma. Jest zlikwidowane. Natomiast gro jakichś tam kanałów, takich, no są, jest parę takich, ze 2 czy 3 kanały takie i plus oczywiście ta taka nagonka, co idzie na Chiny, że jak to nie jest ubóstwo, jak taka i taka pensja, to jest ubóstwo, tak? Kwestia ubóstwa jest liczona bardzo prosto, tak? Ile możesz kupić produktów w miesiącu za swoją pensję, ile musisz wydać na energię elektryczną, ile musisz dać, czyli twoje koszty życia, tak? Na jakim są poziomie. Kosztów życia nie mierzy się na poziomie, czy cię stać na torebkę Louis Vuittona, czy cię nie stać, tylko się mierzy na podstawie, załóżmy, ile kilogramów mięsa możesz zjeść, tak? Na przykład, daję przykład. Czyli rzeczy, które są ważne, a nie rzeczy, które są, załóżmy, markowe i ktoś sobie tam wyliczył, że
A ja to mogę za dwie moje pensje kupić torebkę Louis Vuittona, a przeciętny Chińczyk sobie nie kupi. No nie kupi sobie, no pewnie, że sobie nie kupi, ale za to sobie Chińczyk kupi dużo więcej, załóżmy, u siebie w kraju ryżu, niż ty kupisz u siebie w kraju. Tak, tak, no o to chodzi, że po prostu rynek się rozwija. W Chinach jest duży wewnętrzny rynek i Chiny coraz mniej są uzależnione od eksportu. Dobra, takie wybiorę mądrzejsze pytania, bo pytania o Tybet i kredyt społeczny no, musimy wycenzurować, prawda? Bo pracujemy dla chińskiej partii, więc udajemy, że tych pytań nie było. Możemy o tym gadać. Chcecie się pytać, słuchajcie, jeżeli chcecie się pytać o Tybet, jeżeli chcecie się pytać o Ujgurów, jeżeli chcecie się pytać o kredyty społeczne, no to pozwolisz, że zaproszę do siebie. Robię w sobotę. Na drugim takim zawsze w sobotę robię live i tam możecie się pytać o wszystko. Tak? Odpowiadasz Nie ciągle na mniej. te same pytania? Tak, znaczy nie, wiesz, ja mam stałą, ja mam już stałą jakąś tam grupę ludzi, z którymi się spotykamy. My się po prostu spotykamy, żeby sobie pogadać, nie? Ale brakuje nam takich pytań już, wiesz, bo się robi nudno, nie? Słuchajcie, wiesz, słuchajcie, no, zapraszam widzów robi się moich. Nudno, rozumiesz. Jest link do Piotra pod spodem, do dwóch kanałów, bo tu masz teraz dwa kanały, nie? Tak, na jednym kanale jest normalnie o Chinach, jak tam w Chinach, natomiast jest Piotr Chiny na surowo, gdzie zawsze w sobotę o 15 polskiego czasu robimy live'a i nam brakuje już, słuchajcie, brakuje nam właśnie osób, które są zainteresowane, mi brakuje już osób, które są zainteresowane jakimiś właśnie tego typu rzeczami. No, nie wiem, zapytajcie się mnie tam o to, jak zostały kościoły zlikwidowane w Chinach, czy są kościoły. Pytajcie się mnie o to, bo już mi brakuje tego. A kiedy Chiny się wytłumaczą z Tianmen? Tam się wytłumaczą z tym. No właśnie, o, zadawajcie mi takie pytania, a nie tam, kurczę, wiesz. Dobra. Bo już mam taką grupę, już mam taką grupę, słuchaj, że rozmawiamy praktycznie o nowościach, które w Chinach są. Pytanie, czy sztuczna inteligencja nie zagraża Chinom, a tak naprawdę Chińczykom, bo w perspektywie czasu ja spodziewam się ogromnego bezrobocia na świecie? To jest dobre pytanie, moim zdaniem. Bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. I również w Chinach to pytanie jest bardzo mocno znaczy niekontrolowane pytanie, tylko ta właśnie sytuacja z AI jest bardzo mocno kontrolowana. Chodzi o to, żeby ta sztuczna inteligencja nie stała się monopolem, bo to jest największy problem, tak? No bo jeżeli będziemy mieli sztuczną inteligencję, drugą sztuczną inteligencję, trzecią, prawda, każda firma sobie założy, to w którymś momencie wyjdzie na to, że jednak ta jedna będzie troszeczkę wyżej, a jak będzie troszeczkę wyżej, to będzie wiedziała, jak zniszczyć tą konkurencyjną, tak? I tu się robi problem. Sztuczna inteligencja też jest swego rodzaju monopolem, a w Chinach monopol jest zakazany. Nie ma monopolu. Ostatnio Jack Ma od Alibaby dostał ostrego klapsa w tyłek właśnie za praktyki monopolistyczne. Tak? Także zniknął tam na pół roku czy ileś. Tak. Gdzieś tam sobie, zniknął. Może mają obozy dla miliarderów. Może mają obozy. Wiem, że jak wrócił, to mu te wszystkie głupie pomysły wypadły z głowy. Bo on miał takie głupie pomysły, słuchaj Mateusz, on miał takie pomysły jak ci z Niemiec z Zielonego Ładu. Wiesz. Takie podobne, nie? Także bezrobocie, no dobra, to teraz tak, a propos, bardzo fajne pytanie. Ktoś się boi bezrobocia. Nie dalej jak pół roku temu straszna nagonka była na Chiny o tak zwane, o niż demograficzne. Nie wiem, czy kojarzysz. Tak. Tak, jest ta kwestia dalej. Tak, niż demograficzny zagraża Chinom. Chiny nie przetrwają z powodu niżu demograficznego. I nagle robi się sytuacja, że wiele osób, że z drugiej strony drugie radio nadaje o tak zwanym bezrobociu, które może nastąpić przez AI. Jak to mówią, jest takie polskie przysłowie, jak się nie odwrócisz, dupa z tyłu, tak? Nie, uważam, że AI przyspieszy w ogóle wszystko do kwadratu. Ja uważam w ten sposób, Mateusz.
Wiesz, myślę, że tutaj to pytanie by trzeba było na kilka obszarów podzielić, bo AI ludzie teraz mocno łączą z tematem tych modeli lingwistycznych i generatywnych, tak? Czyli to jest outsourcing intelektu, tak? Czyli klasy kreatywnej, tej intelektualnej, która obrabia, wiesz, różne papierki, rubryczki, nawet tworzy jakieś grafiki, filmy, bo to już ten obszar wchodzi. Natomiast w Chinach jest potężnie rozwijana robotyzacja, tak? Są fabryki, które są obsługiwane w całości przez roboty. Te wszystkie samochody, one też są praktycznie składane, z tego co widziałem, bez praktycznie udziału ludzi, nie? Widziałeś fabrykę tych Xiaomi? BID. Tak. To jest coś niesamowitego, strasznego. I tutaj faktycznie wydaje mi się, że ta robotyzacja wypierze ten taki, no, tą siłę pracowników fizycznych. W dużym stopniu Chińczycy nie będą pracowali fizycznie. Tylko pytanie właśnie, czy oni chcą dalej pracować fizycznie, bo to się troszkę chyba wszystko przesuwa teraz do Afryki, tak? Gdzieś tam na południe. Jeżeli byśmy się patrzyli tak, ja też tutaj odpowiem z mojego punktu widzenia, z tym, że pamiętajcie, ja mieszkam w Shenzhen. Shenzhen to jest miasto bardzo młode. Shenzhen ma 99%, 99,9% ludzi, którzy przyjechali tutaj. To miasto w ogóle ma 40 lat. 40 lat temu wpadli na pomysł, że będą tu budować. No i od tamtego czasu tutaj jakby zjeżdżali ludzie, ale ci ludzie zjeżdżali z najdalszych, coś tutaj wyskoczyło, są na czerwono, nie wiem. Już Ty poprawiłem. widzisz? Tak. Ale ci ludzie przyjechali z najbardziej zacofanych wiosek. Także ci ludzie są, jacy są. Gro tych ludzi, czyli tych, którzy pracowali w tych fabrykach. Ja bym się popatrzył na trochę jeszcze inaczej, Mateusz. Tu już nie chodzi o to, czy oni chcą, czy oni nie chcą. Ja się zastanawiam, czy z punktu widzenia mojego tutaj w Shenzhen, czy ci ludzie się nadają do nie takiej pracy. Wiesz, o co chodzi? Bo to jest właśnie ta siła napędowa Chin, ci robotnicy, którzy są szybsi od maszyn w tych manualnych sprawach. Ja się tylko obawiam, czy oni po prostu. Mam nadzieję, że ta cała robotyzacja, to całe wyparcie ludzi z rynku nie nastąpi za szybko, bo naprawdę jest wiele osób, które ja obserwuję i ja sobie nie wyobrażam, żeby te osoby mogły cokolwiek innego robić, niż przekładać z miejsca na miejsce dany produkt. O sztucznej Tu jest inteligencji problem. moglibyśmy bardzo dużo rozmawiać, bo widziałem teraz nawet te chińskie modele, jest konkurencja na software, który będzie generował grafiki, filmy, na przykład na podstawie tego promptu, tak zwanego, czyli opisu, co tam ma być w tym filmie. Już dwuminutowe filmy powstają i tutaj się okazuje, że chińskie modele równają się z tymi zachodnimi. No i też trzeba się zastanowić nad tymi procesorami, mikroprocesorami, które teraz wszyscy na potęgę skupują, żeby mieć jak najwięcej tych kart graficznych, centrów danych. Już chyba sztuczna inteligencja zużywa tyle, co nie jeden kraj energii i też będzie wyzwaniem w przyszłości. To, który kraj będzie w stanie po prostu pozwolić sobie energetycznie na utrzymanie tej całej aparatury, która będzie coraz więcej używana. I tutaj znowu Chińczycy mają pewne przewagi właśnie ze względu na koszt cen energii i też ich potężne inwestycje infrastrukturalne w produkcję energii, a nie tak jak w Europie w ograniczanie, nie? Wyłączanie elektrowni. Ale sama sieć jest zupełnie inna. Wiesz, tutaj nie masz kabelku dociągniętego, tylko tu masz po prostu położone kable. Tu masz po prostu ile poweru potrzebujesz, tyle go masz. Nie ma ograniczeń. Wiesz, to jest też ważne, tak? No tak, Nie właśnie, wszędzie dużo przykładów różnych. Postawisz sobie, wiesz, musisz gdzieś postawić, musisz dociągnąć prąd. Potem się okazuje, że linia przesyłowa za słaba, bo do tej linii jeszcze podłączyli cztery ładowarki do ładowania samochodów i już leżycie, tak? Tutaj nie ma z tym kłopotu, bo ktoś pomyślał o tym. Może nie pomyślał, ale zrobił to zupełnie inaczej, bo wiesz, najpierw stawiali fabryki, które produkują. Następnie i do tych fabryk, wiadomo, trzeba było dociągnąć kable takie, wiesz, kable, nie? No bo tam one potrzebowały prądu, tak?
Później tą fabrykę, kurczę, kazali się przenieść dalej, w inne miejsce, a tutaj postawili na przykład biurowce plus budynki, ale już kabel mieli, tak? Wiesz, to idzie na zasadzie wykorzystywania miejsca i sposobu takiego, żeby się zaadoptować, a nie wymyślać coś od nowości, wiesz. Tutaj jest pytanie od Barbary Ogrodzińskiej, pozdrawiamy. Jeśli tego nie wykorzystamy, to koniec z nami. Gospodarka upada, ukraińskie firmy wykupują nasze, które niszczą podatki, ceny energii i tak dalej. No jakby tak podsumowując, bo tu brakuje kontekstu, ale no faktycznie ta wizyta Dudy, to mówienie o BRICS-ie, to co ja jakby robię, Polska w BRICS, no ta sytuacja, o której rozmawiamy, tak naprawdę no to jest... Tak jak się opisuje słonia, tu trąba, tu ręka i tak dalej. Słonie nie mają stopy, ale wiadomo o co chodzi, że Europa i Stany po prostu upadają, tak? Same się niszczą, właśnie zwiększają ceny energii, no, demoralizacja społeczna, ideologia zamiast rozwoju. No i pytanie właśnie, czy my mamy jakieś szanse, czy skansen, nie? Czy zostaje nam mieszkanie w skansenie z towarzyszami z Afryki? Ogólnie wydaje mi się, ja odpowiem, że na razie tak, że idziemy bardzo szybko w tym kierunku, że się zamienimy miejscami z Afryką, tak? I no, uważam, że taka jest trajektoria. I czy co możemy wykorzystać, żeby to zmienić? Czy ty uważasz, że możemy coś zmienić, coś wykorzystać, żeby to zmienić, tą tendencję? Mateusz, no przede wszystkim patrzeć się na rzeczy realnie i prawdziwie. Nie wymyślać sobie jakichś dziwnych rzeczy, tylko patrzeć się na to realnie. To, że ja jestem dzisiaj głodny, a koło mnie tu na dole jest jedna restauracja, która serwuje rzeczy, które ja nie za bardzo lubię, to nie oznacza, że ja tego nie zjem. Bo mam do wyboru. Albo będę głodny do jutra, albo pójdę na dół i zjem to, czego nie lubię. Tak? I to jest na tej zasadzie, czyli jeżeli nie mamy energii, jeżeli energia jest za droga, a energia powoduje wzrost kosztów następnych rzeczy, tak, produktów, no to musimy, kurde, zatkać nosy, kurde, i robić tą energię, z czego możemy. Nie mamy wyjścia, bo znaczy co, umrzemy z głodu zdrowi jutro, albo umrzemy chorzy za 20 lat, tak? Z dymu. No tak już pseudo, bo to już nie przesadzajmy, tak? Wiesz, nonsens totalny, tak? Ktoś po prostu bardzo głupio na to patrzy. Słuchajcie, Chiny poświęciły ileś tam czasu. Był smog w Pekinie, w Szanghaju. To były miasta, które były pokryte smogiem non-stop. W tej chwili błękitne niebo. Sprawdźcie sobie na swoich tych do sprawdzania powietrza, jak wygląda to w tych centrach miast. I porównajcie to ze swoimi centrami miast w Polsce. Kraków, Warszawa, Poznań. Wsiądźcie i zastanówcie się, do jasnej cholery. Oni tam żyją i robią, nic nie gadają, tylko robią. A my tu tylko gadamy o zielonej energii i o zatruciu, a mamy gorsze powietrze niż oni tam. No to gdzie sens, gdzie logika, tak? No czy logika jest taka, że w Europie się walczy nie przez realne działania, tylko podatki, poprzez nałożenie podatków się walczy ze zmianami klimatu ostatecznie. Mateusz, a dlaczego podatki? A dlaczego tak doją te pieniądze? Z jakiego powodu? Jak sądzisz? Jaki jest powód według ciebie? Ja ogólnie twierdzę, że żyjemy w obozie koncentracyjnym, więc mnie nie pytaj. Okej, no to spróbujmy to rozbić tak, spróbujmy tak wrócić do poziomu takiego, wiesz, tak rozłożyć to na elementy, tak? Jeżeli cofnijmy się przed pandemią, okej? Było mniej więcej okej, normalnie, nie wiem czy pamiętasz. Nie było tragedii. Ludzie jeździli na wakacje. Ludzie jeździli do Egiptu, bo czy tam się śmiali, o Egipt, nieważne. Latali do Egiptu, latali do innych państw. Nawet
osoby, które jakby za dużo nie zarabiały, tak? Było fajnie. Ludzie mogli odłożyć parę złotych. Teraz zobacz, Mateusz, jeżeli byłoby tak dalej, to ci ludzie odkładaliby pieniądze. Tak po trochę, po trochę, po trochę, po trochę. I w pewnym momencie taki Mateusz miałby odłożone, załóżmy, jakąś kwotę i kurde, mógłby pomyśleć, a co ja tu robię? Ja sobie z tymi pieniędzmi pojadę na przykład gdzieś indziej. Tak? Tu nie chodzi o to, że ty byś wywiózł te pieniądze. Problem jest w tym, że ty byś miał wolność wyboru. Rozumiesz? Miałbyś wolność wyboru. Natomiast w tej chwili ty nie masz wolności wyborów, bo płacisz no to kredyt. Potwierdza się to, co mówiłem, no bo z obozu koncentracyjnego też można się było wykupić za jakąś kwotę. No tak. No. Rozumiesz? Czyli po prostu będziesz pracował do... będziesz po prostu... Jesteś uwiązany do końca życia, czyli bo kredyty przetrzepali na 30... materace, przetrzepali materace i zapasy fajek, złote zęby, wszystko się... Ludzie wypsztykali. Wypsztykali. Koniec. W tej chwili po prostu masz mieć tylko tyle, żeby ci żebyś nie umarł z głodu, ale żebyś nic nie odłożył. Rozumiesz? To tak jest ma być. Jedyny prawdziwy program polityczny rządu Morawieckiego, który został zarejestrowany nieoficjalnie, czyli masz pracować za miskę ryżu, realizujesz na naszych oczach. Nie chcę być niemiły, nie chcę, żeby ktoś mnie posądzał o jakieś, bo to teraz są te, wiesz, nazywają to przez to RA, coś tam, nie? Ale ja pamiętam od dzieciaka trochę takich przysłów mało czapeczkowych, nie? Tam, że były, wiesz, przysłowia, a to czapeczkowi takie mieli przysłowia. No i było takie przysłowie, że mało czapeczkowy mówi, że ile ma zarabiać pracownik w fabryce, taki, wiesz, przedwojenny, ile ma zarabiać pracownik. Pracownik ma zarabiać tyle, żeby nigdy nie był przejedzony, ma być lekko głodny, ale żeby nigdy nie mógł odłożyć pieniędzy. Bo tylko i wyłącznie takiemu pracownikowi nie wpadnie do głowy, żeby pójść gdzieś indziej i poszukać innej pracy. Słuchaj, Piotr, ja muszę przerwać transmisję, ponieważ na YouTubie ogląda nas 537 osób, a mamy tylko 365 lajków. Ja się pytam, czy jedzie z nami 160 małych czapeczek i agentów Mossadu, czy co jest grane? Wbijcie nam 100 dodatkowych lajków i będziemy kontynuować. Znasz jakieś piosenki chińskie? Może pośpiewamy, żeby ten... Nie znam piosenek chińskich. Nie znam piosenek. Lubię piosenki. Mam kilka piosenek bardzo, które lubię, ale nie jestem w stanie ich zaśpiewać. Nie? O, tutaj jest komentarz bardzo fajnego człowieka. Jeśli to jest ten, który myślę, Tech. Czy mam wywiad z sędzią bez podkładu rosyjskiego? Nie, nie mam, bo nie nagrywałem. Tylko sędzia nagrywał i on to puścił tej telewizji. Oni tam nałożyli tłumaczenie rosyjskie i trzeba sobie radzić, ale ja zrobiłem napisy na podstawie rosyjskiego ich tam dubbingu i na moim kanale jest to. Więc co, byliśmy na tej energii, na misce ryżu, czy tam kartofli, na trzymaniu odpowiednio nisko ludzi, żeby się nie uwolnili. I to jest jakby kondycja europejska. No, czyli żeby coś się zmieniło, to może jakimś rozwiązaniem byłoby, żeby ludzi uwolnić w Europie, żeby mogli żyć. Jak myślisz? Zrobią to? Nie. Ludzie by sobie sami poradzili, tak jak pamiętam, to były czasy, kiedy byłem w Polsce, pamiętam, to były lata 90. Wprowadzono tak zwany ten wolny biznes. Każdy mógł robić praktycznie biznes prawie że po chińsku. Pamiętam, jak wprowadzono ten handel obwoźny, coś takiego, słuchajcie, ludzie sobie, kurde, radzili. Ludzie sobie radzili. Potrafili. Polacy są narodem, któremu dajcie trochę wolności, dajcie wolności, a on sobie poradzi. Problem jest w tym,
że cały czas nie ma tej wolności, tak wiesz, tak bez ograniczeń. Zawsze jest ten bat, zawsze jest ten stres. Słuchaj, ile osób tam załóżmy się kontaktuje ze mną, rozmawiamy ze sobą i oni mówią, albo w mojej rodzinie tyle osób ma depresję, tyle ma to, tyle ma tamto, rany boskie. Jakie problemy wy macie, nie? I potem sobie przypominam, nie? Mówię, kurde, tak Piotr, tak było. Jak mieszkałem w Polsce, jak mieszkałem zanim przyjechałem, to miałem taką sytuację, jak takie, ja to nazywam chorobę bolących łydek. Przychodziłem do domu, wiesz, i mnie strasznie bolały łydki. I następnego dnia jeszcze mocniej. Okazuje się, że przez ten, wiesz, przez ten stres, przez to napinanie mięśni, rozumiesz, był ten ból. Słuchaj, ja tego nie mam tutaj. Ja tu się nie boję jutrzejszego dnia, rozumiesz? Ja wiem, że jutro będzie to samo, co dzisiaj, albo lepiej, ale nie gorzej. Dzisiaj przyszła do nas, przyszła do mnie, dzisiaj dosłownie, była kontrola, tak? Bo co pewien czas sprawdzają, czy ja pracuję, czy ja nie pracuję, czy firma istnieje, czy firma nie istnieje. Nie chodzi o mnie jako o mnie, ale ogólnie, tak? Czy nie jest lewa, tak? Czy firma funkcjonuje, czy nie funkcjonuje. No przychodzą normalnie umundurowani, wchodzą. Siedzę sobie przy tym komputerze, oni tam wchodzą, o, lałaj, nie, ja nihao, i dalej sobie pracuję, mam to gdzieś głęboko, wiem, że nawet nie wiem, kto to jest, rozumiesz? Nawet nie wiem, kto to jest, nie wiem, po co przyszedł. Poszli do sekretarki pogadać z sekretarką i poszli. Rozumiesz? Normalne. Nie masz obawy, rozumiesz? Wiesz, o co chodzi? Kontrola ci przychodzi, a ty nie masz obawy, bo nawet jakbyś coś zrobił nie okej, czyli przychodzi ze straży i nie masz, i masz gaśnice przeterminowane, to oni przyjdą, sprawdzą i powiedzą, panie Piotrze, przyjdziemy za tydzień, proszę, żeby tu były gaśnice nowe, tak? Bo te są przeterminowane już, tak? Kumasz? A nie mandacik. Można pomagać? Można. Ja tutaj się odniosę do pewnej sytuacji z czatu, wyczuwam tu pewne napięcie. Powiem o takiej rzeczy. Ona jest czysto teoretyczna, ale też praktyczna, jeśli chodzi o rozwój społeczny, wioski, miasta, whatever. To będzie troszkę dygresja, ale może ty powiesz mi, jak to wygląda w Chinach. Żeby coś robić, biznes, cokolwiek, ludzie muszą się spotykać, muszą się gdzieś poznać, muszą jakieś więzi zawiązać ze sobą, żeby coś zaiskrzyło, jakiś wspólny pomysł. Dlaczego podczas pandemii ludzie musieli siedzieć w domach, nie mogli się spotkać? No po to, że jakby ludzie się spotykali, to by kminili i by rozpracowali propagandę. Jakby by jeden drugiemu coś powiedział, przemyślał i byłoby po ptokach. Więc ludzie się trzyma jakby w izolacji, żeby nie innowali, żeby nic nowego nie wymyślali, żeby oglądali telewizję, robili to, co im się powie, bo żeby powstawała innowacja, powstawał rozwój, potrzebna jest instytucja kawiarni, wiesz, papierosa, to jest niezbędne, że ludzie muszą stać, wyjść sobie na fajeczkę, na drineczka, żeby po prostu muszą, nie? Tak. Zgadza się. No, w Polsce jest to coraz trudniejsze, bo tylko klasę średnią stać już na kawę, zwłaszcza w jakiejś amerykańskiej sieciówce, więc tej instytucji jakby już nie ma spotkań, jako tak ludzie się nie spotykają, są dla siebie obcy. Ja miałem kiedyś taki pomysł, jak jeszcze żyłem głową w ideałach i chciałem założyć, wiesz, wielką korporację typu Microsoft, Google, Facebook, stworzyć po prostu giganta, to wymyśliłem, że trzeba na nowo skomercjalizować spotkania w świecie fizycznym, że jako nowość to wprowadzić, wiesz, no to już jest TikTok, jest tam Skype, wszystko, no ale może po prostu trzeba ludziom spotykanie się z innymi ludźmi, jakiś, wiesz, matching biznesowy, że tutaj jesteś w apce i będziesz miał na przykład właściwych partnerów biznesowych albo na przykład ludzi o podobnych zainteresowaniach i, prawda, im lepszy masz tam profil, tym coraz ciekawszych ludzi na przykład spotykasz. Mało tego, wymyśliłem, że trzeba, ponieważ ludzie siedzą w domach,
skomercjalizować im chodzenie po mieście, na przykład, że masz część miasta, za którą musisz płacić, na przykład, że im więcej płacisz, tym masz więcej dostępnych miejsc, gdzie możesz się spotykać z ludźmi. I to bazowało właśnie na takiej koncepcji, że ludzie mają tą potrzebę, że to jest niezbędne do rozwoju, że to będzie biznes, że to będzie jakaś sieć, że ludzie będą zainteresowania swoje realizować. Oczywiście jakby to jest normalny świat, tylko że on nie funkcjonuje ze względu nie na to, że to jest niemożliwe i że jest potrzebna jakaś technologia, tylko ze względu właśnie na to, że żyjemy w obozie koncentracyjnym, są strażnicy, jest gestapo, są wieżyczki strażnice, przetrzepują nam właśnie majątek i tak dalej. No ale ja wymyśliłem normalność jako nowy produkt i wymyśliłem sobie, że jeśli ludzie mają potrzebę spotykania się, co na czacie taki gościu wchodzi, ciągle mi pisze, że ja coś usuwam, jakiś pomysł na spotykania się. I ten człowiek prawdopodobnie nie wie, ale myślę, że to jest troll, więc go to nie interesuje. Natomiast ludzie, mało kto wie o mnie to, że ja spędziłem kilka lat życia na promocję spotykania się ludzi ze sobą. Że chodziłem z taką ideą, że zamiast Wi-Fi trzeba zainstalować coś takiego jak taką przestrzeń spotkań, taką zrobić kwarantannę, że to jest na przykład pokój, w którym ludzie rozmawiają ze sobą face to face. I że właśnie zakładam, że jakieś lokale będą chciały mieć takie miejsce właśnie do spotkań ludzi, że ludzie będą chcieli iść do takich miejsc, gdzie można poznawać innych ludzi. Więc zrobiłem bardzo dużo w tej kwestii, bo jakby analizując innowacyjne ekosystemy na świecie i to, w jaki sposób się rozwijają Google, Facebook i tak dalej, tam właśnie ważnym elementem tego staje się coś takiego jak przypadkowe spotkania przy kawie. To się mówi, że third spaces, że niezbędne dla innowacji są miejsca spotkań właśnie przy ekspresie do kawy, bo tam dział innowacji się spotyka z portierką, się spotykają z ochroną, spotykają się z grafikiem, z programistą, tak? Inaczej w firmie by nie wiedzieli o tych innych osobach, co one robią przez hierarchię, tak? I strukturę korporacyjną, a na przykład przy ekspresie do kawy, no powiedzmy, wszyscy się spotkają. Jeśli jest jakaś informacja, jakieś napięcie, coś, co się nie przekazuje oficjalnymi kanałami, no to wtedy wyłazi właśnie przy ekspresie do kawy. Więc proszę mi nie zarzucać, że ja nie chcę promować jakichś miejsc spotkań, bo ja Wiesz, że jestem to, ale wiesz, że głównym to, co żeś człowiekiem. wymyślił, wiesz, że to, co żeś wymyślił, to jest, to ktoś to podchwyci i to jest bardzo dobry biznes na Nie. restaurację, na knajpę, na kawiarnię. Ale. Wyobrażasz sobie taką kawiarnię, gdzie nie masz zasięgu. Nie masz zasięgu. Wchodzisz do środka i nie masz zasięgu. Nie ma żadnego internetu, nie ma żadnego pip, pip, nie masz tego. Rozumiesz? Tak jak były kiedyś knajpy tak zwane tlenowe, nie? Daję przykład, nie? To tu masz taką knajpę tlenową, czyszczącą mózg, nie? Słuchaj, myślę, że jak ktoś otworzy taką knajpę, to ludzie tam będą przyjeżdżać celowo. Będą przyjeżdżać celowo. No tak, ale to nie w skali, wiesz, masowej No tysięcy nie, tych. no w masowej, no. I to jest. Ja teraz byłem w Hiszpanii i tam są na przykład restauracje, masz Wi-Fi, tam piszą 3i, tam 3 literki i, czyli free, czyli Wi-Fi free. Po prostu nie chcę im się podłączyć hotspota, jestem przeciwko czemuś takiemu, ale zasadniczo tak jest, że to, ale to takie hipsterskie jest, mega i ludzie w ogóle nie rozumieją tej potrzeby. Ja pytam ich, czy ty nie masz potrzeby poznania nowych ludzi, a ludzie mówią, że no patrz, kurwa, wpierdziela się, ciągle pisze jakiś debil o tym Nole, ja go już zbanowałem chyba z 10 O kont. czym? O czym? No właśnie, nie wiem, mają ideę, że ludzie muszą się spotykać na rynku miast w jakiś konkretny dzień o konkretnej godzinie i tam rozmawiać. I ja to bardzo popieram, ale nie popieram hamówy, wiesz, wchodzenia na kogoś streamy i spamowania. To jest, jeśli ktoś ma jakiś pomysł, a zachowuje się jako taki burak, no to odpada, nie? Dobry pomysł plus taka osoba, to się po prostu nie uda, nie? Ale widzisz, Ale Mateusz, zobacz, zobacz. My no. mamy wideo, tak? Ty masz kamerę, ja mam kamerę, masz mikrofon, ja mam mikrofon. Ponieważ jesteśmy bardzo daleko od siebie, ale my właśnie potrzebujemy takiej rozmowy face to face. Przecież jakbyś w tej chwili wyłączył wideo, to zupełnie by nam się nie tak fajnie gadało, tak? Jak face to face. Tak czy nie?
Wiesz, nam się fajnie rozmawia, bo jest dużo osób, wiesz, to jest fajna dynamika, jest energia, zresztą dawno nie rozmawialiśmy. Natomiast no my mamy, wiesz, podejście racjonalne, biznesowe, my chcemy szerzyć pewne informacje, wiesz, zmieniać rzeczywistość i tutaj dajemy sobie pole dla tego. Natomiast chodzi mi o taką zwykłą, pierwotną potrzebę. Dlaczego ludzie mają depresję? Wiesz, ludzie mają depresję, dlatego że nie mają zdrowych relacji. Czynnik relacyjny to jest podstawa dla zdrowia psychicznego. Czyli masz ludzi, których otoczeniu czujesz się bezpiecznie. Możesz coś powiedzieć do nich, oni coś powiedzą. Banał, nie? Ale tego po prostu nie ma. Ale ludzie nie dopuszczają do siebie tej świadomości i oni twierdzą, że problemu nie ma. Że oni mogą zagadać, tutaj nie ma żadnego problemu, nie trzeba tego promować, bo oni są wszystko super fajni i ich to nie dotyczy. No ale ja uważam, że jednak dotyczy, bo nie wiem, jak jest w Chinach, ale powiedz mi, no jak często, albo nie widzę, jak często poznajecie nowych ludzi w mieście, na przykład, w mieście, gdzie mieszkacie. No, czy Wiesz co, myślę, że jest to podobnie jak w Polsce. Myślę, że jest to podobnie, ale jakby tutaj jest wieczorny ruch, może tak, jest wieczorny ruch dzieci, jest wieczorny ruch starszych osób, jest wieczorny ruch ludzi w średnim wieku, czyli coś się dzieje na zewnątrz. Takiej, wiesz, w społeczności, tak? Czyli oni się spotykają. Oczywiście często oni się spotykają, tam piwo piją, gadają czy coś, a drugą ręką klik, 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 klikają, jest to jak najbardziej, ale są, siadają, siedzą obok siebie, dyskutują, rozmawiają. Przychodzi ktoś nowy, jeden znajomy drugiego, no to się już łączą, wiesz. Cześć, no tu jest ten, on mieszka tu i robi to, o, ty robisz to i to, fajnie, super, ja robię to i to, może dawaj WeChata, to się wymienimy, bo ja tam coś będę potrzebował od ciebie, ty ode mnie, rozumiesz? Tak, to się Dlatego, robi. ale tak funkcjonuje to w Chinach. W Chinach funkcjonuje to na zasadzie takiej, że ja wysyłam informację, na przykład klient coś potrzebuje, ja tego nie mam, nie mam żadnego kontaktu do tego produktu, tak? Wysyłam informację do trzech moich znajomych Chińczyków. Szukam czegoś takiego, jest mi to konieczne, tak? Tych trzech wysyła do następnych trzech. Każdy to masz już i to rośnie do kwadratu, rozumiesz? Następnego dnia znajomy mówi: słuchaj, tu ci daję kontakt kart do gościa, on to robi. Rozumiesz? Ktoś pyta, właśnie może powiedz, jaka jest twoja sytuacja. Ktoś pyta, że ciebie tu nie ma. Jaka jest twoja sytuacja? Gdzie ty jesteś? Ile A tam nie, jesteś? ja mieszkam w Chinach, kochani. Ja mieszkam w Chinach, około już 15 lat w Chinach. Mam tutaj żonę, dziecko, córkę. Prowadzę biznes. Funkcjonuję, nie stresuję się. Na tej zasadzie. No, nie wiem, co mam dalej powiedzieć o mojej sytuacji. Na twoim kanale wszystko jest, pokazujesz zresztą ty dosyć Tak, często. pokazuję, jak chcecie zobaczyć, co robię, jak robię i często jakie też mam poglądy, chociaż mówię, poglądy to są poglądy, ale filmy o Chinach, teraz będą też wyjazdowe filmy o Chinach. Zapraszam na kanał Piotr Chiny, a zapraszam również w soboty o 15 na live'a, ale to jest Piotr Chiny na surowo i tam gadamy o wszystkim, czyli łącz tak jak u Mateusza na ostro, nie? Wiesz, o co chodzi. Wiesz, ja chyba troszkę od ciebie, wiesz, wziąłem ten live, bo ja kiedyś nie robiłem live'ów, ale tak nie wiem, czy ty mnie czasem nie przekonałeś, żeby to robić, bo wiesz, ja mogę wiedzieć, jaki jest temat dnia, ale wiem, że moi widzowie, wiesz, ciekawią się innymi troszkę rzeczami i też fajnie jest, wiesz, łapać się po prostu po środku. Równać, Tutaj tak powiem, widzę, innymi. że Zosia pisze, że w moim miasteczku to tylko dzieci bawią się na mieście komórkami, dorośli natomiast unikają korzystania z komórek w miejscach publicznych, ponieważ jest to w złym tonie. Można rzec mało miasteczkowe. Tutaj wieczorem starsi tańczą, tutaj wieczorem starsi mają swoje, robią sobie swoje występy, ćwiczą do muzyki, ja to nazywam ćwiczeniem do muzyki, tańczą. Na pewno nie siedzą w domach na zasadzie gapienia się w telewizor, tak? To ciekawe jest to, co mówisz. No, także ludzie nie spędzają, raczej
raczej wiesz, raczej są bardzo mocno towarzyscy, nie? Bardzo mocno towarzyscy. To mi się podoba, to jest zdrowe, no to jest No zdrowe. tak, no, prawda jest taka, że faceci siedzą gdzieś tam osobno, popijają piwko, palą papieroski. Żona z dzieckiem i ewentualnie z babcią gdzieś tam na placu zabaw albo na jakimś placu odstawiają tańce do muzyki. No na tej zasadzie, tak? Ale to nie dotyczy Ujgurów, jak rozumiem. Słuchaj, no, brzmi to nieźle. Ja bym chętnie przyjechał do Chin, w I związku z pojedziemy do zobaczyć. Ujgurów. I pojedziemy Pójdziemy do do Ujgurów. Ujgurów, uwalniać Mateusz, Ujgurów. jakbyś, jak przyjedziesz, kurde, jak przyjedziesz, to tutaj kupujemy i jedziemy i lecimy. I lecimy do Ujgurów. Ja pierdolę to, powiem szczerze, że nie będę robił czegoś takiego dla paru, wiesz, smutasów z Ale tego. Nie. polecimy. Ja chcę polecieć. Ja byłem w niedalekiej tam Tak? odległości. Byłem. I są też jakiś tam film jest. Natomiast ja właśnie chcę pojechać, bo teraz już jestem trochę, chociaż już ucichło, w ogóle nic się nie mówi o Ujgurach, nie wiem, czy zauważyłeś. Teraz, wiesz, motywacja spada, nie? Ja bym chciał, żeby jeszcze trochę popsioczyli na temat tych problemów ujgurskich, bo by mnie to bardziej mocno zmotywowało do zakupu biletu i polecenia tam, ale chcę tam spędzić trochę czasu, z jakiś przynajmniej tydzień. Natomiast polecam bardzo mocno kanały właśnie muzułmańskie. Kanały muzułmańskie, które opowiadają o tym, jak to jest ta religia, współwyznawcy tej samej religii, tak, jak się mają w Chinach. Czyli tak, jakbyśmy my pojechali, powiedzieli, pojedziemy tam i zobaczymy, jak się ma nasza religia w tamtym miejscu, tak? I słuchajcie, i to warto zobaczyć. To warto zobaczyć. Jak muzułmanin z innego kraju opowiada o muzułmaninie żyjącym właśnie w Xinjiangu, tak? Bo to jest dopiero prawda. Bo to jest dopiero prawda. A nie nasze gadanie. To jest taki kanał, coś tam podróże, abstrakcja, coś takiego. Oni pokazywali, to jest takie galeria handlowa jak wielkości miasta z taką kopułą. I tam pokazywali, że jest normalnie kościół. W No środku, tak. co prawda, nie jest jeszcze otwarty, ale kościół No ale tutaj jest. normalnie są kościoły, no wiesz, normalnie są kościoły i następny, może nie następny, bo teraz dwa filmy będą zupełnie o czym innym. Natomiast trzeci film mam w planie. Chcę to zrobić, jak będę miał dzień wolny, bo to jednak mi zajęłoby, nie wiem, czy 1 czy 2 dni. Wsiadam w samochód i chcę zjeździć przynajmniej 10 kościołów w mojej okolicy. Rozumiesz? No, O. żeby pokazać, jak to w Chinach się, wiesz, Katolickie kościoły, tak? no różne, no ma, różne. Nie ma znaczenia, wiesz, słuchaj, Mateusz, dlaczego dla nas są katolickie ważne, tak? Natomiast ogólnie masz katolickie, tam rzymskokatolickie, coś tam, masz no, ten religia z tym półksiężycem. Różne, tak? Różne. Nie ma jakichś takich, wiesz, obostrzeń, tak? Także to jest mój następny plan. Tak. Do zobaczenia. Tutaj pozdrawiamy wszystkie Ronuce, o, wymyśliłem Cześć, nie bez Mario. Ronuce. Ludzie pytają o te koszulki w komentarzach z poprzednich tych i one z Chin zamówiłem na Allegro. Są, widziałeś w ogóle tą koszulkę? No dawaj zrobimy, jak chcesz, to zrobi się, natrzaskam tych koszulek. Będzie po taniości, tak? No kurde, będzie na pewno taniej niż zamówiłeś, no. No dużo zapłacimy, bo 80 zł jednak kosztowała, ale obniżyli cenę. Nie, no proszę cię, kurde, masz wzór? No właśnie, mam taki jak na ścianie jest, a tu jest, zobacz, jest RK, jest bardziej ruska taka, wiesz, tylko flaga, więc tylko ten plik trzeba by A! zastąpić, no, kubki, plakaty. Zrobimy ileś tam set, nie wiem, z 300, 400. Zresztą Mario, cześć Mario w ogóle. Mario dał mi pomysł dobry, żeby zrobić odznaki. Ruska ulica.
Kurde, no dał inne, dał z BRICS, żeby było BRICS, ale kurde ty, dobry, ale tu, Mario, zapisz to proszę, ty zrobić. Ja pierdzielę. Tak, trzeba, moim zdaniem, trzeba. Jakieś tutaj. Ruska. Ktoś mi Nie, mówi. słuchajcie, żyję w Chinach, powiem wam tak, żyję w Chinach, mam wielu znajomych Rosjan, mam znajomych z różnych krajów, naprawdę z różnych krajów. Nie ma, kurde, nie wiem, nie mam kłopotu z Rosjanami. Nie mam kłopotu, ale Rosjanie z Ukraińcami mają, to jest prawda. Zawsze się pokłócą. No tak, no ja teraz wiesz, po tym wywiadzie dla białoruskiej agencji prasowej też trochę żyję w nowej rzeczywistości. Ja już właśnie pochwaliłem się, że prawdopodobnie już jestem najbardziej znanym Jarosiewiczem na Aha. Białorusi. Wiesz, oni tam puścili pięć albo sześć, wiesz, newsów na temat tego wywiadu w białoruskiej agencji prasowej. Muszę uważać. Ale mówię, następne po Białorusi i Rosji to są Chiny. No już było Białoruś, Rosja, teraz czas na inwazję tutaj pokojową na kierunku chińskim, więc cieszę się, że zapraszasz, jak rozumiem. Tak, przyjeżdżać i nie martwić się tym, co pisze tutaj Zosia, że nie trzeba umieć jeść pałeczkami. Ja Chcą, umiem, no przecież. ale tutaj, jak ktoś chce przyjechać do Chin i się martwi, że nie będzie miał jak jeść, co macie za problem? Kiedyś w wojsku były takie niezbędniki, wiecie, łyżka i widelec. Łyżki tu są, widelec sobie kupicie jeden i będziecie chodzić z własnym widelcem. Mój jeden klient nawet. Mam jednego klienta, który jeździ z własnym widelcem, wiesz? Przylatuje do Chin. Czyli mam widelec pakować na podróż, Pakuj aczkolwiek no nie sobie wiem. widelec, żebyś się nie zmęczył i już. A jak jesz pałeczkami, to nie ma kłopotu, tylko najwyżej posiorbiesz trochę, no bo jakąś tą zupę trzeba A wypić. ja nie wiedziałem, słuchaj, jak tutaj sobie moim widzom ten wyjazd do Chin sprzedać, ale już widzę, że mamy konkretną misję. Musimy załatwić koszulki w Ty. Chinach, pojeździć po fabrykach trochę. Są koszulki. Ruska onuca. Albo pola Cyrylica. rusze. Może Polska w BRICS jakaś koszulka. Jakie jeszcze gadżety by takie moim widzom się przydały? Nie wiem, Mówcie. zrób. Wiem, że się coś robi w YouTube, jakieś takie, no, Ankiety, pule. ankiety się robi. Tak, ankiety się robi i będziesz wiedział. No. Co widzowie chcą, i można, wiesz, można zrobić koszulki i już, no. Mogą być No, koszulki, no, no. mogą być przypinki, mogą być odznaki, mogą być. Ty, ale ruska onuca, dobre by to było, dobre by Może było. jakieś zapalniczki, powerbanki, nie wiem. Zapalniczek ci nie wyślę, mam problem, nie? Nie? Czy wyślę, ale musiałbym wysyłać to ADR-em, no. Nabite gazem? No tak, no tak. A jak teraz jest? Bardziej lotniczo wysyłacie, czy morsko? Oczywiście, co wysyłamy bardziej kolejowo, nie? Kolejowo. Kolejowo. W tej chwili w ogóle ceny kontenerów, jeżeli chodzi o morski, no trochę są zwariowane. Wiesz, zawsze było tak, że cena kontenerów, cena wysyłki morskiej była 12-krotnie niższa niż przesyłki lotniczej, tak? No a w tej chwili zmniejszyła się ta różnica tylko do 6-krotnej różnicy. No więc ktoś, kto nie ma jakiegoś parcia, to albo wysyła lotniczo, albo wysyła właśnie drogą kolejową, nie? Ale tam ziomkowie na Białorusi szybciutko przepuszczają. Także. Jak powiem ci szczerze, że ja pamiętam tylko problemy, jeżeli chodzi o transport kolejowy, pamiętam tylko i wyłącznie to jeszcze sprzed wojny. Pamiętam, jak szło przez Ukrainę. Zawsze był problem. Albo zatrzymane pociągi, albo zblokowane, albo im się coś nie podobało w tym pociągu. Zawsze był problem. A 99% osób zapomniało już, jak Ukraina blokowała, transport kolejowy. No tak, teraz tam też, wiesz, ten Sikorski tam odgrażał się o tym, że zablokują granicę z Białorusią i właśnie nie wiem, czy to też nie była jakaś gra negocjacyjna No ale z Chinami. mogą, ale nie zablokują granicy kolejowej. Nie zablokują. To by musieli zablokować Chińczykom.
A No Duduś właśnie. pojechał, to jak zablokują Chińczykom, to jak im wyślą z powrotem w tych kontenerach kurczaki? No wiesz, żeby wysłać kurczaki, to ten kontener najpierw musi przyjechać do Polski, nie? A potem musi przejść. No, teraz będzie problem, tak? Bo jeżeli zablokują towar z Chin do Polski, to no, pamiętaj, że przez Białoruś to nie tylko do Polski, bo to jeszcze jedzie na całą Europę, nie? Wiesz, do Niemiec, do Holandii. Piszcie w komentarzach, ale nawet nie na live, tylko po live, bo to są dwa komentarze. Te są teraz na live, a później są komentarze już jakby jak filmik po zakończonym live idzie na YouTube, to tam wszystko od zera jest, nie? Że tam nie ma tych komentarzy za bardzo z live'a. Da się je zobaczyć, ale one nie zawsze tam się wszystkie ładują. Więc jak chcecie mi coś przekazać, takiego właśnie, co by tam w tych Chinach jeszcze z Piotrem podziałać, czego poszukać, co przywieźć, co jest potrzebne, co jest fajne, to piszcie. Też proszę udostępniania, zachęcam, żebyście też do Piotra zajrzeli, zobaczcie jak tam w Chinach jest, co on robi, bo też tam odwiedzasz różne fabryki, nie? Tak. I swoje życie z rodziną, z córą pokazujesz, Też pokazuję. Wycieczki tam, jakie są. Też pokazuję, a pamiętam jeden z pierwszych moich filmów były komentarze, tobie to tamto specjalnie, to wszystko są makiety, gdzie ty jesteś. To są makiety. Od tego zaczynałem. Makiety, wiesz, jak robiłem filmy, to są makiety. Nie, jeden komentarz był, że to wszystko, co ja pokazuję naokoło, to są makiety. Specjalnie stworzone dla mnie, żebym ja to nagrał. Oczywiście. Jest Korea Północna. Zresztą, wiesz, ja może do Korei Północnej się kiedyś wybierzemy, zrobimy sobie travel. Co to na to? Mateusz. Trafiłem w punkt? Dobry punkt, natomiast punkt drugi. Zastanawiają się wszyscy, dlaczego są te 15-dniowe wizy dla Polaków. Bośmy tego tematu nie dokończyli. Żeby do Korei Północnej nie uciekli. Nie. 15, teraz już bez żartów. Słuchajcie, na dzień dzisiejszy, powiem wam tak, na dzień dzisiejszy Chiny nowoczesne, Chiny czyste, Chiny wszystko elegancko. Po to są te wizy, żebyście przyjeżdżali, oglądali i dowiadywali się na własne oczy, jak wyglądają Chiny. Także przylatujcie, oglądajcie i przekazujcie znajomym, jakie są Chiny naprawdę. To może ja założę taki w ogóle podkanał, jak wyglądają Chiny. Jak wyglądają Chiny, tak? I a zobaczycie, jeszcze co osiągnęły Chiny przez 40 lat. To się wcale nie mieści. Ludzie zauważyli, że jak telewizja pokazywała kiedyś na przykład właśnie Koreę Północną albo Rosję, to tam zawsze był śnieg, zawsze było zimno, wiesz, zawsze było mrocznie. Tak. Takie, wiesz, podprogowe małe tutaj. Podprogowe, nie? No. Warto, mówię, warto przyjechać, warto zobaczyć, warto obejrzeć. Na pewno będziecie zachwyceni i będziecie oszołomieni. Na pewno. Słuchaj, no to ja jeszcze porozmawiam ze swoim agentem, oficerem prowadzącym w ambasadzie, przepraszam, to się nagrywało, kurde. Czy po prostu da się jakieś te juany, nie, jakie są te... Juany. A jaka jest druga nazwa? Rajambi? RMB. Czy dałoby się troszkę na taką propagandową wizytę właśnie poza żelazną kurtynę wybrać? Czy jeszcze jestem tutaj potrzebny, żeby robić kecią robotę? Może po prostu uda się delegację do macierzy, może do Rosji, do Chin załatwić, no to wtedy się szybciej na pewno spotkamy, bo to chyba nie jest tania impreza. Ile twoich klientów tam, jak oni tak budżetowo im się to spina, żeby do ciebie przyjechać? Zresztą... No wiesz, zależy na ile chcesz przyjechać, tak? Na ile chcesz dotrzeć tutaj, tak? No, na 2 tygodnie maksymalnie, no. Na 2 tygodnie, no to słuchaj, no ja to zawsze liczę tak, 250 RMB, wyżywienie to, słuchaj, norm 500, 600 RMB, to jest jakieś 300 zł dziennie, nie? To tak, żebyś życia. Miał schod, tak, żeby było, nie, koszt życia z hotelem. A podróże jakieś, żeby gdzieś pojechać, czy zobaczyć? A no wiesz, no to już, to, wiesz, to zależy, gdzie będziesz chciał jechać, tak? No to ja tutaj, wiesz, my mamy,
Ja mam 5-6-godzinne loty tutaj z miasta do miasta, no więc, a ty lecisz do Chorwacji chyba w 2,5 godziny, więc jakby. Tak, do przecież to do Emiratów sobie polecę w tym czasie. No, także wiesz, myślę, że na 2 tygodniowy, jeżeli byś chciał podróżować, jeździć, podróżować razem z biletami lotniczymi tutaj, żeby tu przylecieć, razem z biletami lotniczymi tutaj do Chin, to słuchaj, myślę, że około 10 tysięcy złotych musiałbyś szykować, z czego połowa pójdzie na bilety tutaj, nie? No tak, bo tam widziałem No, tę piątkę chyba ale wiesz, biletów. ale ja nie wiem, co byś chciał tutaj na zasadzie, czy twoich jakby wielbicieli, czy twoich oglądających będą interesowały widoczki przyrodnicze, tak? Oni by chcieli zobaczyć, kurde, musielibyśmy poszukać gdzieś celowo jakichś wiosek, jakichś kołchozów, może by się znalazło, nie wiem gdzie, ale coś byśmy zorganizowali, wiesz. No tak, z jakimiś więźniami politycznymi byśmy musieli tam gdzieś O, porozmawiać. rozmawiać, tak. Z tymi, z Qui-Gongu, Koło mnie z tej jest części. tutaj więzienie. Koło mnie jest więzienie tutaj, wiesz, niedaleko. O. 5 kilometrów stąd jest więzienie. A jeszcze A masz tam jakieś 15-minutowe miasto? Jak wygląda? Właśnie widzę, pytałem. tam chyba w tym więzieniu mają 15-minutowe. Ale wiesz, co jest fajnie? Jest fajnie, bo jak wracam z centrum Shenzhen, to zawsze skręcam do więzienia, bo jest taki duży znak, wiesz, taki jest duży znak, nie? I kurde, jest po chińsku i po angielsku, nie? Jest napisane strzałeczka do więzienia, rozumiesz? Tak mają napisane. Słuchaj, no rewelacja, kurde, muszę zrobić zdjęcie tego. Normalnie masz, wiesz, tą drogą się jedzie do więzienia. Nie masz, wiesz, na ulicę jakąś tam, tylko do więzienia, kurde. A ty wiedziałeś właśnie, że w Stanach Zjednoczonych dalej jest niewolnictwo i kilkadziesiąt tysięcy osób pracuje za miskę ryżu w więzieniach? Mają przymusowe roboty? Czy tam nawet więcej? Znaczy wiesz, ja nie wiem o tym, nie wiem o tym, wiem, że w Polsce tego nie ma, w Europie chyba tego nie ma, natomiast nie wiem, słuchaj, ja nie wiem jak jest w Chinach, bo w Chinach, jeżeli idziesz do więzienia, to prawdopodobnie też musisz pracować. Też musisz pracować. Ja tutaj pomyślałem Prawdopodobnie, nie wiem. o moich największych fanach z takiej strony Zhimago.pl. Oni na przykład, jak ostatnio pokazałem na filmie, powiedziałem, że to jest sauna, a tam to była tak naprawdę ruska bania, wiesz, oni bardzo szczegółowo oglądają moje nagrania, bo mają sekcję poświęconą Mateusz Jarosiewicz na tej stronie Zhimago.pl, Demagog oczywiście, Zhimago. Więc jak ja teraz powiedziałem, że w Stanach pracują no, za darmo ci więźniowie, i że to jest wielki przemysł. W więzieniach przebywa obecnie 1 200 000 w Stanach Zjednoczonych, z czego wytwarzają usługi, słuchaj, i towary warte 11 miliardów dolarów. Ich warunki są niewiele lepsze niż niewolnicze, a głodowe pensje nie pozwalają na zaspokojenie w placówkach podstawowych potrzeb. Czyli 800 tysięcy jest ludzi w Stanach Zjednoczonych, którzy pracują na granicy, tak bym powiedział, niewolnictwa. Tam mają chyba kilka procent, wiesz, takiej stawki rynkowej, wiesz, że za dzień pracy dostaną fajki. O, tu piszę, wreszcie, najniższa stawka w więzieniu jest w Wyoming i Colorado. Jest to szokujące 35 centów za godzinę, ale w wyniku potrąceń mają jeszcze mniejszy dochód do dyspozycji. Zabierają im na rozmowy telefoniczne, środki higieny medycznej. Na skutek potrąceń osadzony może dostać do kieszeni mniej niż 25% i tak głodowej stawki. Ponad 70% ankietowanych więźniów stwierdziło, że nie stać ich na zaspokojenie podstawowych potrzeb żywnościowych z pensji otrzymywanej w więzieniu. Więc, Jak, więc ja myślę. ale jak w więzieniu nie otrzymują posiłków, wyżywienia? Nie wiem dokładnie, ale w każdym razie 25 centów dostają, więc to. Mateusz, sorry, moje zdanie, może będzie takie, może się komuś spodoba, czy nie spodoba. Moje zdanie jest takie, że w więzieniu ludzie powinni pracować. I za żadne pieniądze powinni pracować. Po prostu powinni pracować, bo nie idziesz w normalnym kraju, nie idziesz do więzienia. Ale tu jest inna trochę sytuacja w Stanach Zjednoczonych, bo okej, masz rację, mogłoby tak być,
Tylko nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że w Stanach Zjednoczonych jest w więzieniach chyba 5 razy więcej osób niż w innych krajach. No i teraz jest pytanie też za co, tak? Bo jest kwestia za co. Natomiast, bo masz więzienia, gdzie Ty nie jest rozumiesz. różnica, bo możesz pójść za alimenty, Nie możesz pójść za rozumiesz, nie za. nie rozumiesz. Ja ci powiem od razu teorię spiskową. Jest gościu z przemysłu muzycznego, który był zaproszony na spotkanie, jakiś tam znany artysta, na którym gadywały wytwórnie z artystami, jaki jest temat, że trzeba promować prostytucję, handel dragami itd., itd. To jest program. Młodzi, negro idealni obywatele Ameryki mają jako ścieżkę kariery wybierać narkomanię. Dlaczego? Dlatego, że w placówkach więzienniczych, które są korporacjami, wiesz, notowanymi na giełdzie, potrzebni są klienci. I w Stanach Zjednoczonych ilość więźniów generuje się poprzez, wiesz, karanie osób, nie wiem, za konopie, tak jak w Polsce, za byle co, bo oni po prostu potrzebują tych niewolników, nazwijmy to wprost. To jest naprawdę zbrodniczy reżim i cieszę się, że Rosja zaczyna publikować doroczne raporty na temat przestrzegania praw człowieka. Między innymi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, tak samo jak Chiny, nie wiem, czy wiedziałeś, że opublikowały raport na temat przestrzegania praw człowieka w Stanach Zjednoczonych. Tak, wiem. To jest, Czytałem, wiesz, prawda. na dużym propsie Ale wiesz trolling. dlaczego? Ale wiesz, jaki był argument? Wiesz, jaki był argument? Nigdy, że Chiny po prostu, no skoro ktoś publikuje o Chinach, no to Chiny opublikują o kimś, nie? No, więc widzisz, no tutaj jakby what goes around, tak? Tak jak, co dajesz, to do ciebie wraca, nie? Nie, ja ci Słuchaj. rozumiem, rozumiem tą sytuację, jeżeli chodzi o te więzienia. Wiesz, dla mnie więzienie to takie, to jest na zasadzie, że nie wiem, no ktoś komuś coś ukradł, ktoś kogoś poturbował, zabił. Sorry, tacy ludzie dla mnie na przykład, sorry, powinni jakby utrzymywać się w jakikolwiek, nie kurde, jak ten gościu tam gdzieś w Norwegii czy gdzieś, że ciepła kawa, że on nie ma ciepłej kawy. Natomiast rzeczywiście są osoby, które mają, załóżmy, czy tam za podatki, bo ich nie było stać, czy za coś nieumyślnego, czy coś. No wiesz, to trzeba byłoby jakoś podzielić, tak? No ale są jakoś dzielone te więzienia dla takich więźniów i dla takich więźniów. No jeżeli tego nie ma, no to tak też trudno, nie? Sorry, może wiesz, może żeby to Ogólnie nie. tutaj piszę, że w Stanach większość osób, które odsiadują wyroki, to jakby jak rozumiem ponad 50%, czyli siedzi ponad milion osób za spożywanie konopi czy innych narkotyków. Czyli to jest biznes, który wiadomo, kto kontroluje i to się wszystko, wiesz, mieści w jednych rękach. Narkotyki, więzienia, wiesz. Wszystko się No wiesz, zbiega. tak, no, ktoś, kto tam sobie zapalił trawkę, kurde, na imprezie i on poszedł do więzienia, no to taka trochę przesada, tak? Słuchaj, to jest Jak to jeszcze nie. gorzej. W Polsce, słuchaj, jest kilka osób z moich kręgów towarzyskich, nowych, bardziej tych, że mają wyrok, odsiadują 4 lata za produkcję olejów CBD. Tak, słyszałem o tym, Ludzie siedzą w więzieniach, a nikt z polityków jeszcze nie siedzi. Ludzie tam przejeżdżali, jacyś znani tam prokuratorzy, tam sędziowie czy ich dzieci, wiesz, ludzi poprzejeżdżali samochodami, są wolni. A ktoś robił, wiesz, syropek na nerwy i to nienarkotyczny i siedzi jako zorganizowana grupa przestępcza. Więc, wiesz, są. No wszystko można dopisać, tak? Wszystko można znaleźć. Daj mi człowieka, a paragraf znajdę, tak? Na niego. Więc to jest właśnie ta sytuacja. No może nie za narkotykiem, znaczy tutaj w ogóle byłoby to nielegalne, ale przy tego typu sytuacji, że załóżmy coś tam jest nie tak, czy tak jak powiedziałem, z tą gaśnicą, że gaśnica mi nie działa, czy coś, no to jeszcze, wiesz, byłaby pomoc, tak? Jakieś pouczenie, tak? Pouczenie, pomoc. Jakbym powiedział, słuchaj, okej, ale biznes mi słabo idzie, nie mam na gaśnicę, nie? Okej, załatwimy stąd i stąd, żebyś miał tę gaśnicę. Trochę inaczej to funkcjonuje.
to funkcjonuje tutaj wszystko jak w rodzinie. Jak wiesz, tata, mama, dzieci, nie? Wiesz, o co chodzi. Na tej zasadzie. No nikt nie będzie, wiesz, nikt nie będzie lał dziecka za to, że dziecko popuściło w majty, nie? Wiesz, o co chodzi. No, takie, no pewne granice, tak? Pewne granice, jakaś taka, chociaż ja zawsze mówię, że Chińczycy są strasznymi egoistami w stosunku do siebie, no ale ogólnie jako rodzina, familia, no to się trzymają. Oni mogą się kłócić między sobą. Pamiętaj, oni mogą się żreć między sobą na zasadzie nie odzywać się czy coś, ale jak się któremu cokolwiek przytrafi, Mateusz, cała rodzina, czy kocha, czy nie kocha, wali na pomoc. Super. Mam takie pytanie jeszcze od Adama. Zobacz, czy mógłbyś na to coś odpowiedzieć. Czy Chińczycy robią jakieś protesty i rząd popiera, czy jest za Potępia. mordy Potępia. obywatele? Rząd potępia, tak. Czy jest za mordy obywatele nie mają prawa się wypowiadać geopolitycznie? Odpowiadam od tyłu. Obywatele mogą się wypowiadać geopolitycznie, wypowiadają się. Mam na WeChacie, zresztą Mateusz też ma tą aplikację i widzi, że są i za jednymi, i za drugimi, i za trzecimi, i za czwartymi, są i za ciemnoskórymi, są przeciwko ciemnoskórym, czyli normalnie nie ma tutaj nic blokowania. Natomiast jest jedna zasada, która panuje, tak jak ja zawsze mówię, w rodzinie. Nie mówimy źle o mamie i o tacie. O, ja to może tak miękko powiem, bo to tak, wiesz, bo to tak po prostu wygląda. Nie mówimy źle o mamie i o tacie, ale to jest jakby no takie normalne w Chinach. To jest, nawet gdybyś nie kochał mamy i taty, nie wolno ci o nich źle mówić, tak? Takie zwyczajowe, tak? Na tej zasadzie. Natomiast publicznie, no wiesz, no na pewno, powiem inaczej, na pewno publicznie nie mogłoby się ukazać coś takiego, jak my mówimy na przykład o naszym prezydencie, nie? Na pewno jest to niedopuszczalne. Czyli pewna zasada panuje, tak? No ale oni nie mają takich dylematów, rozumiesz? Oni nie mają takich dylematów, no. Nie wiem, może jakby mieli jełopa, kurde, za prezydentem, to by było inaczej. Nie wiem, po prostu nie mają takich dylematów. Wiesz, Mateusz, o co chodzi, nie? Wiesz, to jest takie gdybanie, nie? Dlaczego? Nie ma powodu, nie mają powodu, żeby jakby, nie ma powodu, żeby tak mówić, więc po co? Niech ktoś coś znajdzie chińskich mediach, nawet jakichkolwiek chce, co zrobił nie tak dla społeczeństwa Xi Jinping. Niech ktoś znajdzie. Nie znajdziecie. Nawet według waszych standardów nie znajdziecie. Jakiegoś zakazu, jakiegoś czegoś, co by zgnębiło, jakieś podwyżki, jakiegoś taksu większego, podwyżek jakiejś energii, czy coś. Nie znajdziecie. Pytanie, dlaczego nie znajdziecie? Skoro nawet wszystkie amerykańskie agencje pracują za grube pieniądze, żeby wyszukiwać, co tam się gdzieś komuś pierdło, kurde, w Chinach, a tego nie znajdą. Więc wiesz, to tak, To bo jeszcze ktoś jest. powie, no wiesz, o co chodzi, ktoś powie, kurde, opozycja u was nie ma prawa głosu. Ja mówię, no kurde, ale jaka opozycja? Wiesz, o co chodzi? Po co ta opozycja? Ona nie jest potrzebna. Opozycja jest potrzebna w momencie, kiedy coś się dzieje źle, tak? Rozumiesz? A nie ma jakichś ruchów, które bronią praw homoseksualistów i transwestytów? Przestań, kurde, co ty. Proszę cię. No. Może tam wiesz, może gdzieś tam na łyczasie ktoś tam się wymienia, no. No co, ambasador amerykański nie potępia Chin, że nie ma? Kurde, ale w każdym przedszkolu są baloniki tęczowe, słuchaj. Ale oni tego w ten sposób, oni nie odbierają tych baloników tęczowych, jako wiesz, jak, ja mam problem nieraz nakręcić jakiś film, nie? Bo wiesz, ja już wiem, że jak
że jak na przykład oni kochają takie różne dziwne rzeczy, nie? W lecie święta Bożego Narodzenia, bałwanek ze śniegiem. I wiesz, i mam problem, idę na plac zabaw, a tam kurczę, happy birthday, nie? Na takim dużym, dmuchanym, wiesz, takim wejściu, a to wejście jest tęczowe, nie? Ja mówię, no nie, no, mówię, no nie nagram, mówię, bo zaraz będzie, kurde, że w Chinach promują, kurde, LGBT, nie? No nie, tak, już, prostu... już ktoś mi mówił, że u mnie jest za kolorowo, więc to wiesz, też może no. Coś jakieś nawiązanie jest. Pozdrawiamy Stypka, miło, że się dołączyłeś do nas, mam nadzieję, że zostawisz subskrypcję i no, mam nadzieję, że takich rozmów właśnie o tym nowym świecie poza żelazną kurtyną jeszcze tutaj będzie, może jakichś nawet relacji bezpośrednich. U nas jest 15, która u was? U mnie? No, ja idę coś zjeść, a u ciebie która jest? U mnie 9 wieczorem. 9. No to masz jeszcze robotę. Dziękuję w ogóle wszystkim widzom zaangażowanym, dużo fajnych komentarzy, dużo otwartości widzę. Myślę, że też dużo mogliśmy skorzystać na właśnie twoich takich, no już moim zdaniem zahartowanych poglądach w boju u ciebie na live'ach, bo wiesz, jaka tu jest różnica klimatów. Więc mi też trochę nawet otworzyłeś oczy właśnie z tym, jak to jest właśnie z tym postrzeganiem władzy jako takiej w Chinach. No, jest to ciekawe. No, ja ogólnie jestem za merytokracją, ale w praktyce jeszcze jej po prostu nie widziałem, nie? Jakby wcielonej w życie. Więc Mateusz, to było tutaj w rządzie na każdym stanowisku jest osoba, która szła od samego dołu do tego stanowiska i pamiętaj, od spraw ziemi będzie, kurde, osoba z wykształceniem, kurde, wyższym od tej sprawy. Nie będzie, kurde, lekarz, nie wiem, pediatra czy nie pediatra, ministrem MON-u. No, no, no nie ma takiej możliwości. No, rozumiesz? Nie ma takiej możliwości. No, no nie ma. Dlatego to funkcjonuje. Tak? To funkcjonuje. Tak? To nie jest, że ja tam chwalę Chiny, że ja tam jestem, że ja... Inaczej, nie macie szans, żeby było tak samo jak w Chinach. Zapomnijcie. Nie macie takich szans. Tutaj napisał jeden z użytkowników, jejku. Zobacz sam zresztą. Jejku. Chińczycy głośno się nie skarżą, gdyż zajęci są prostowaniem gnatów po odpoczynku w mieszkaniach, w mikromieszkaniach. Mateusz. To ja mogę, nie chcę mi się komentować tego. No to pokaż jakieś mieszkania gdzieś przy okazji może. Już tu tam wyceniamy. Tak jak pokażę moje, to powiedzą, a bo ty jesteś biały, to ty masz większe, nie? No to pytanie jest, czy kurde inżynier z Somalii ma w Polsce większe mieszkanie od was? No ja no też tak. Jestem... To ja jestem... Akurat... No to jest po europejsku. 10 tysięcy, czy się stoi, czy się leży. No. No. Dobra, nie, wiesz, doszedłem do wniosku, że to nie ma sensu, jeżeli ktoś już coś takiego pisze, to wiesz, ja już nauczyłem się jednej rzeczy, bo wiesz, ja tego hejtu trochę miałem na początku odnośnie Chin. Ja się nauczyłem jednej rzeczy. Jeżeli ktoś mi zada pytanie, tak, a załóżmy, mi mówili, że wy tam żyjecie, pracujecie tyle i tyle, że mają małe mieszkania, że to Piotrze, jak tam jest? Ja na takie pytanie chcę odpowiedzieć, ale jak ktoś mi tutaj wali stwierdzenie, tezę twierdzącą, to ja już się nauczyłem, to nie ma sensu, bo to jest osoba, która albo ma problem w życiu ze samym sobą, musi po prostu coś napisać, a najlepiej napisać wywołując jakiś zamęt, nie? Albo jest to troll, no, wynajęty i tyle. Ale jejku pisze, że on nie hejtuje. A twoi pracownicy, powiedz, jak leczą gnaty po wycisku w twoich przedsiębiorstwach? A to widzisz, to jest dobre pytanie. Jak chcą. Mogą leczyć, mogą masować gnaty, rozumiesz, dajmy na to przykład. Ja mówię o fabryce, dobra? Nie o biurze, tutaj powiem o fabryce, czyli taki najniżej, tak?
mogą masować gnaty na pokoju, który dostają za darmo od fabryki, tak? W jednym pokoju jest na przykład 4 osoby. Takie wojskowe pokoje, wojskowe łóżka. Wiesz, jak wyglądają wojskowe łóżka, nie? Identyczne. Mogą tam za darmo, ale również mogą sobie sami zapłacić 150 zł miesięcznie i mieć taką kawalerkę jednoosobową. Rozumiesz? Do wyboru, jak chcą. Jak chcą. To jest ich prywatna sprawa. Problem jest tylko taki, że Chińczyk jest tak oszczędny i pazerny, że on, jak ma coś dostać za darmo, to on choćby miał spać na szpilkach, to on będzie spał tam, gdzie jest za darmo. No tacy są, no. Tacy są. No, tak im dobrze, tak chcą, to tak jest. No. Tak chcą, no. Dobra, bo wyczerpiemy tematy, a myślę, że to jeszcze nie jest koniec tutaj tego równania poziomów, wiesz, wiedzy o świecie między Europą a Chinami. Ja jestem jak najbardziej, żeby te okna na przestrzał otwierać, żeby to było wszystko widoczne w dwie strony i uważam, że tutaj rzeczywistość się obroni wobec właśnie tych pytań biorących się z ciekawości, bądź też właśnie z chęci gdzieś projektowania swoich uprzedzeń. No nie musimy, prawda, tutaj się silić na jakieś opisy rzeczywistości, przekonywania, zaklinania. Można po prostu no, tą rzeczywistość organoleptycznie gdzieś tam zbadać i po tej makiecie, jak w Truman Show, która jest wokół ciebie ustawiona, żeby pokazywać Europę zakłamaną, nie wiem czemu, wersję Chin, no to możemy tą makietę, pokazujesz zresztą ją na co dzień i mam nadzieję, że ja też będę mógł. Jeśli zobaczysz, to rozwalimy, tak? Rozwalimy tą makietę. Tak, wrzucą mnie tam przez to okienko na górze, wiesz. Tak, chlup. Ja lubię, wiesz, jestem ekshibicjonistą sieciowym, lubię, wiesz, live streamować swoje życie, więc ten taki, jak to się nazywa? Pójdziemy na, jest takie miejsce, gdzie jest bardzo dużo live streamerów, wiesz? Piękne miejsce, piękne miejsce, sami live streamerzy. I to, wiesz, dziewczyny, faceci tańczą. Zobaczysz cały przekrój, zobaczysz i ten zamordyzm, zobaczysz ten, bo tam im każą, wiesz, tam stoją naokoło policjanci, mają kiwery wycelowane, rozumiesz? I każą im wszystkim na tym placu tańczyć i puszczać live streamy, nie? No, jak któryś się potknie, tak, albo prawda, źle odpowie na komentarz, no to znika, nie? Razem z kontem. No słuchajcie, no, żeby się uczyć live streamy, to trzeba się tam wybrać. Także dobrego dnia, pozdrawiam ciebie, też pozdrawiam twoich gdzieś właśnie widzów. No zachęcam do wymiany kulturalno-edukacyjnej między nami. No i mam nadzieję, że będziemy się jeszcze gdzieś tutaj łączyć. Dobrze. A ja cię poproszę, żebyś mi jakoś. A to się. Ty masz to zgrane, nie? Jeszcze nagrywam. Ale. A, będziesz miał zgrane, to będzie cały do mnie albo tak, tylko to nie wyślesz do mnie, to ja umieszczę również to na kanale moim. Niech oglądają. Niech. No, subskrybujcie też mój kanał. No oczywiście, subskrybować Mateusza. I patrzcie się, co on tam wyprawia. I zróbcie coś, żeby udało mu się do tych Chin przylecieć. I powiem szczerze, że podziwiam Mateusza, bo ja wiem, ja oglądam Mateusza, to tak, żeby tak między nami, oglądam Mateusza, ale powiem wam, że jak widzę ilość materiału i ile on tam pracy w to wkłada, to uwierzcie mi, że ja wiem, ile to zajmuje czasu. Moje filmy są ja mam tylko filmy, ja tylko wklejam, u mnie są bardzo prymitywne, a ja wiem, ile to wymaga czasu, więc jak ja widzę, jak on ma te tłumaczenia, to wszystko, zgranie, wrzucenie, to powiem ci szczerze, Mateusz, że kurde, ja wiem, ile to pracy kosztuje. Wyobrażam sobie. No tak, ale to właśnie, no, jest moja pasja, ale też właśnie moi widzowie, zwłaszcza ci serdeczni, ofiarni, dzięki swoim prezentom, które mi przesyłają, sprawiają, że jest to w tej chwili możliwe i chwała im za to. Mario chce z tobą lecieć. Są zbiorowe bilety? Będziemy się zgadywać. My z Mario mamy kontakt na Facebooku, no. Także.
Także zapraszam przylatywać do Chin. Tak jest. Wyżywienie w restauracji mamy, ale tutaj, w tym miejscu. W twojej. Aha. Prowadzonej przez. Restauracja, którą ja założyłem, którą przejęła siłą moja żona, i teraz moja żona robi polskie jedzenie w chińskiej restauracji. Moja żona jest Chinką. I moja żona Chinka robi polskie jedzenie w restauracji, ponieważ ona mówi, że ona wie lepiej, jak gotować. No, ale na pewno dla aklimatyzacji, dla wycieczkowiczów to będzie też łatwiej, wiesz, zacząć od chińskich potraw z polskim akcentem niż od razu, prawda, z pałeczkami na te całe pierożki, tę całą paletę rozmaitych potraw, które tam widzę, że serwują. Jejku, jejku, piszę, że Japonki zabierzcie ze sobą. Tutaj nie ma Japonek. Jejku, jak piszesz i chcesz, żebyśmy potraktowali twoje pytanie żartem, to na samym końcu zawsze musisz dać uśmiechniętą buźkę. To wtedy my wiemy, czy ty sarkazm rzucasz, czy hejtujesz. To są takie proste, nie? No taki jest nasz Dobra. język polski. No niestety, trudno. Jak nie dołożycie buźki... Zajrzymy jeszcze potem w komentarze takie, wiesz, te takie właściwe na YouTubie, więc jeśli macie jakieś kwestie, to też tam oznaczajcie, czy Piotra, czy coś i na jakieś na pewno ciekawsze takie kwestie albo odpowiemy, albo po prostu też będzie jakiś temat na następne live'iczki. Okej. No, see you. Pozdrawiam serdecznie. Jak jest po Dzień dobry. chińsku? Do widzenia. Zajdziemy. Zajdziemy.